Trzecka. Dzisiaj o samorządach, o tym, czy to kraina szczęśliwości i demokracji, czy raczej strefa mętnych interesów. Mamy już pierwszego gościa. Dobry wieczór, panie Zbigniewie. Dobry wieczór. Panie Zbigniewie, kto chce panu odebrać gospodarstwo, z którego żyje pan od lat? Po prostu chcą mi ukraść ziemię. Praktycznie nie złodzieje, tylko samorząd. Utrzymuję z tego gospodarstwa rodzinę ośmioosobową. Dobrze prosperuje, stać nas praktycznie na jedzenie, na ubiory, na godne życie można założyć, a samorząd po prostu chce mi to ukraść. Mieszkamy tam od 40 lat. Od 40 lat. Tak. Utrzymuje pan z gospodarstwa rolnego ośmioosobową rodzinę. Panie Zbigniewie, dziękuję. Więcej dowiemy się w naszym programie. Dziękuję bardzo. Studio Polska, zaczynamy. Dobry wieczór, to jest program Studio Polska, są z państwem Jacek Łęski i Katarzyna Matuszewska. Przed chwilą sami państwo słyszeli historię pana Zbigniewa spod Lęborka, którego gmina, samorządowcy chcą pozbawić gospodarstwa i utrzymania. W naszym programie usłyszymy niestety więcej takich historii. Usłyszymy także bardzo nieprzyjemną i pachnącą na kilometr korupcją historię z Bytomia. Są wśród nas przedstawiciele władz samorządowych różnych miast, których będziemy mogli zapytać o to, dlaczego takie historie się dzieją. Są przede wszystkim mieszkańcy tych miast z całej Polski, są działacze społeczni. Politycy, dziennikarze. Oraz goście na widowni, których my nie znamy. Większość widzimy po raz pierwszy i dlatego zapoznajmy się z zasadami, które panują w naszym studio. Przede wszystkim staramy się nie przerywać sobie i szanować rozmówców, krytykować poglądy, ale nie osoby. I mówić na temat. No i oczywiście, jeśli państwo pozwolą słuchać poleceń prowadzących, bo my odpowiadamy za porządek w studiu, mogą państwo uczestniczyć w tym programie nie tylko przychodząc tutaj, przyjeżdżając na Woronicza, ale także za pomocą Twittera pod hashtagiem Studio Polska. Temat samorządowy już pojawiał się w naszym programie na jesieni zeszłego roku. Przypomnijmy sobie, co mówiliśmy, co padało w tym programie o patologiach w samorządzie. Ja o tą działkę walczyłem 14 lat, a działki potrafili odzyskiwać w 3 miesiące. Co tu się dzieje? No jakby nie mamy, tak naprawdę, no mamy wrażenie, że jest to zorganizowana grupa, która działa tutaj, przejmuje te nieruchomości. Pan Walc wypowiedział się, że zamieszkiwał 6 piętro na ulicy Nakowskiego. 6 piętra nie było. Jako radny dostawałem informację ochrona danych osobowych, a pan Marek M. albo inny miał te informacje na wyciągnięcie ręki. Powstał piękny teatr w starej warszawskiej kamienicy, wiele trudu kosztowało i nagle pojawił się ktoś, kto postanowił mi go zabrać. Powiedzcie mi państwo, dlaczego w aferze reprywatyzacyjnej nie było ani jednego aresztowania jeszcze? Bo mają dużo... Urzędnicy państwowi wydawali błędne decyzje niezgodne z aktami własności, pozbawiając nas części gruntów, w niektórych przypadkach od kilku arów do kilkunastu, do kilku hektarów. Te decyzje błędne akceptował sąd Tomaszowie rejonowy i te decyzje utrzymywał sąd w Piotrkowie Trybunalskim. Te materiały pokazywaliśmy państwu jesienią zeszłego roku w programie o patologii warszawskiej reprywatyzacji. Miesiące lecą, a pytania dotyczące majątków funkcjonariuszy samorządu warszawskiego nadal są bardzo niewygodne. Zobaczmy. Zatrzymujemy się, bo się tutaj. Mam pytanie o oszczędności, o 3,5 miliona, które pani ma w swoim oświadczeniu majątkowym. Skąd takie oszczędności? Czy to jeszcze z prezydentury, czy może z reprywatyzacji? 13 lat w sektorze bankowym. Młoda niewiasta. Szkoda mi pani. Niech pani zmieni pracodawcę. Naprawdę. Pani była przygotowana, to pani przesiedziła moje oświadczenia majątkowe do roku 2005. Co roku jestem jedną z niewielu osób, gdzie od 12 lat składam oświadczenia majątkowe. Jak pani przestuduje, to proszę o pytanie. Ja wiem, że to jest niewielki rozwój. Jest z nami radny warszawski, pan Lech. Czy pan może powiedzieć, dlaczego taka nerwowość przy pytaniach o majątek pani prezydent? No i tak szczerze mówiąc, no niezbyt elegancko to wypadło.
Ja myślę, że majątek pani prezydent jest jawny od wielu lat. Składa co roku oświadczenia majątkowe, w których jakby tutaj wszystko jest napisane. Natomiast oczywiście kwestią podstawową są te pytania, które dotyczą spraw związanych, to o czym wcześniej tu słyszeliśmy, z budynkiem przy ulicy Nowakowskiego i tym zwrotem, który został dokonany. No ale przyzna pan, że pani prezydent zrobiła wiele, żeby wokół tej sprawy nadal panowała atmosfera niedomówień, niewyjaśnionych spraw i powiedzmy szczerze, kłamstw. Przypomnijmy, budynek przy ulicy Nowakowskiego to jest budynek, który został przez warszawski ratusz zwrócony mężowi pani Walc. Tak, i trzeba powiedzieć, że miejmy świadomość, że wtedy, kiedy nastąpił zwrot, wszystkie funkcje w państwie sprawowali obecnie także prominentni funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości, burmistrzami dzielnicy Śródmieście, byli obecni ministrowie w rządzie Beaty Szydło i ja nie chcę ich oskarżać bezpośrednio, tak? Natomiast chciałem powiedzieć, że tutaj główną przeszkodą to jest brak ustawy reprywatyzacyjnej, której nie ma do tej pory. Wrócimy do tematu, panie Pawle. Chciałam teraz ja wrócić do ludzkich spraw. Zaczęliśmy od sprawy pana Zbigniewa Dejka z Podlęborka. Panie Zbigniewie, jak długo pan gospodarował na tym gospodarstwie? Po prostu to się zaczęło. Tatuś mój 40 lat temu kupił od osób prywatnych gospodarstwo. Tam po prostu zaczął remontować takie i takie rzeczy. Postawił obory chlewnie, trzymał trzodę, bydło, takie i takie rzeczy. 40 lat? 40 lat temu. Z 10 lat temu po prostu ja tam wybudowałem domek. Zamieszkałem z rodziną, mam 8 dzieci. I dlaczego ma pan stracić tą ziemię? Po prostu, tak jak już prędzej powiedziałem, po prostu ja to stwierdzam, że w moim mieście powstał folwark, prywatne miasto pana burmistrza Witolda Namyślaka. Ma układ z deweloperami, ponieważ może ja to tak bardziej rozszerzę, gdyż ko mojego gospodarstwa pięknego jednego dnia zjawił się pan, nie wiem jak ma na imię, pan Wenta. Zaczął budować bloki. Żadni sąsiedzi wokoło nie otrzymali żadnych zgód, że tam powstaną bloki. Nawet poinformowani nie zostali, ale pominijmy to wszystko. Te bloki zostały wybudowane. Później z późniejszym czasem, tam miesiąca dwóch, pan Wenta zaś kupił grunt w centrum miasta, gdzie pan burmistrz mu wyraził zgodę na wybudowanie bloku 5-piętrowego, gdzie to jest teren, gdzie tylko można same domki jednorodzinne, najwyższy budynek to jednopiętrowy. Sąsiedzi wszyscy chodzili praktycznie codziennie. Panie burmistrzu, prosimy cofnąć tą decyzję. Przecież tu są same tylko bloki jednorodzinne. A burmistrz praktycznie w sposób bezczelny i całkowity odsyłał tych ludzi. Mówi, proszę mi wyjść, ja tu mam stanowisko, takie i takie rzeczy. Nie chciał z nimi rozmawiać. Co to znaczy, że burmistrz ma układ z deweloperem? No to ja tak nazywam, ponieważ wkroczyła jednego pięknego dnia pani prokurator w ten układ i zaskarżyła decyzję pana Wenty, że tam mają powstać bloki 5-piętrowe i sąd w Słupsku zrobił decyzję, zablokował, że nie mogą powstać tam te bloki. I wtedy pan burmistrz w gazetach wszędzie wypisywał różne takie bzdury, moim zdaniem, ponieważ no, cieszy się mocno, że pani prokurator zaskarżyła tą decyzję, bo on miał ręce związane. Jak on mógł mieć ręce związane, jak to jest osoba, która praktycznie rządzi całym miastem? To może posłuchamy. To znaczy tak, myśmy zapraszali przedstawicieli władz samorządowych Lęborka, żeby no, jakoś odpowiedzieli na te pana wątpliwości, zarzuty i żale. Niestety nikt z nich, nie wiem, nie był w stanie, nie mógł, nie chciał przyjechać. Zebraliśmy ich wypowiedzi, które były udzielone dziennikarzom Telewizji Polskiej. Posłuchajmy, jak oni tłumaczą sytuację, w której pan się znalazł. W 2014 roku sąd postanowił o eksmisji pana Dejka z tego terenu i domu wybudowanego. Wtedy też zostało przygotowane mieszkanie trzypokojowe po to, żeby ta rodzina miała przyzwoite warunki. Miasto dysponuje 6 dokumentami, które uprawniają do tego, żeby rozpocząć postępowanie. Ten teren po prostu przez tego pana jest nielegalnie zajmowany. Nielegalnie wybudowany, nielegalnie zajmowany i musi ten teren opuścić. Mamy ostatnie rezerwy terenowe w mieście pod zabudowę mieszkaniową. Ostatnie przetargi na tego typu inwestycje pokazują, że jest no, bardzo duży głód tych terenów. Różnego rodzaju wyroki, zresztą wszystkie niekorzystne wobec pana Dejka, no, też jakby stawiają jego rodzinę w trudnej sytuacji.
chciałbym trochę pomóc, ale jeszcze raz powtarzam, ta pomoc jest tylko możliwa wtedy, kiedy istnieje rozmowa. Panie Zbigniewie, nie chce pan rozmawiać? Chcę rozmawiać. Wielokrotnie się zwracałem do pana burmistrza o różne rozmowy. Po prostu przed mediami jest to osoba, moim zdaniem tak bezczelna, że tylko przed mediami w tej sytuacji wypowiedział takie słowa, ponieważ z początku, w tym dniu, co był pan redaktor z telewizji Trójki, to z początku pan burmistrz nawet uciekł w asyście policji, ponieważ przyjechał do mnie pan Piotr Ikonowicz, pomógł mi w tej sprawie. I zanim weszliśmy do urzędu, to pan, była policja, przyjechała po pana burmistrza policja, pan burmistrz uciekł i zrozumiał po godzinie czasu, moim zdaniem tak było, że zrozumiał, że pan Piotr nie przyjechał 500 kilometrów, żeby rozmawiać z drugoligowymi, ja to tak nazywam, osobami, tak jak pani Zajączkowska, ale czy tam inni. I po godzinie czasu pan burmistrz się dlaczego uciekał, skoro ma po swojej stronie wyrok sądu, który stwierdza, że pan wybudował nielegalnie ten budynek? U mnie w mieście to jest praktycznie, ja to tak nazywam, wszystko upolitycznione, ponieważ miałem złożony wniosek o zasiedzenie tych gruntów. Półtora roku się sprawy toczyły, sądy tam mi dawały nawet taką nadzieję podczas rozpraw, bo wiadomo, że łezkę uroniłem, bo te dzieciaki, to wszystko, to było mi żal. I po półtora roku rozpraw sędzia oddalił wniosek, a jeszcze adwokat złożył wniosek o wyznaczenie geodetów, żeby geodeci przyszli. Sędzia jakiś z miasta Lęborg, tak, miasta to jest Lęborg. Praktycznie wszystko upolitycznione. I rozumiem. Po prostu nie przychylił się do wniosku o geodetów, nie przychylił się do wniosku o wizję lokalną i w pięknych paru zdaniach powiedział, oddalam wniosek w całości. Krótko mówiąc, dzisiaj mamy sytuację taką, że pan przez wiele, wiele lat gospodarował tym gruntem, postawił tam dom. Dzisiaj miasto chce ten grunt z powrotem i ma do tego prawo według wyroków sądowych, a panu zostać, krótko mówiąc, na lodzie, a oferują panu mieszkanie w bloku. Rozumiemy, że kogoś, kto się zajmuje rolnictwem, mieszkanie w bloku średnio interesuje. Na razie zostawmy tą historię. Ja bym chciał zadać pytanie szersze państwu, no bo będziemy dzisiaj rozmawiali o samorządach. Czy możemy bardzo krótko odpowiedzieć na takie pytanie i czy w ogóle ma sens? Czy samorządy to właśnie ostoja wolności i demokracji? Czy też samorządy to taka strefa słabo kontrolowana, w której dziwne, mętne interesy robi się wyjątkowo łatwo? Panie układy proszę. Z deweloperami. Szanowni państwo, no, mamy tutaj wiele przykładów na to, że rzeczywiście w samorządach dzieje się nie najlepiej. Natomiast gdyby spojrzeć na statystyki, to oczywiście większość samorządów funkcjonuje no, w takim stopniu akceptowalnym. Oczywiście są jakieś wpadki, są jakieś błędy, pomyłki, ale takie kryminogenne elementy zdarzają się w jakimś procencie samorządów. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że no taki procent nawet powinien dawać do myślenia i kazać się zastanowić, czy nie należy coś zmienić, bo ja przypomnę, że jeżeli wprowadzamy przepisy chociażby dla pijanych kierowców, to większość kierowców jeździ prawidłowo, nie pod wpływem alkoholu, ale dla tych kilkunastu procent wprowadzamy przepisy, które by porządkowały tą sytuację, więc uważam, że dla tych kilkunastu procent nawet należałoby zastanowić się nad tym, jak je lepiej weryfikować, rozpoznawać i oczywiście no, w przyszłości w ogóle niwelować. Oczywiście zapytajmy pana Pawła Lecha, który jest radnym PO, radnym z Warszawy. Panie Pawle, czy pana zdaniem samorządy to ostoja wolności, czy siedlisko podejrzanych układów? Tego słowa użył pan Zbigniew. No, trudno mi zgodzić się z opinią, że jest to siedlisko układów, ale oczywiście też trudno powiedzieć, że jest tylko i wyłącznie to siedlisko wolności, miejsce jakby tutaj, które zapewnia wszystkim mieszkańcom idealne warunki do życia. To tak jak w życiu właśnie jest, są miejsca i są sytuacje, z których możemy być dumni. Możemy być dumni z tego, co dzieje się w naszych miastach, wsiach, miasteczkach, ale także są sytuacje trudne, o których tutaj się teraz dowiadujemy. I tak jak w tej przypadku w Warszawie też bardzo wiele spraw miało swoje korzenie w kwestii takich, a nie innych wyroków sądowych. Bo ja tu rozumiem, że pan gospodaruje od 40 lat na działce, którą kiedyś w jakiś sposób zaczął, posiadł. Wydzierżawił. I teoretycznie powinien wyrok sądowy jasno wskazać, że jeżeli od 20 lat czy od 30 lat tam jest,
to powinien zasiedzieć tą działkę i w tej chwili powinien, jeżeli rzeczywiście tam gospodarował, być jej właścicielem. Jest taka możliwość. Oddajmy teraz głos może na chwilę panu Piotrowi Ikonowiczowi, działaczowi społecznemu, który akurat tą sprawę zna i z samorządami ma często do czynienia. Jaki jest pan taki ogólny pogląd? W tych samorządach to się dzieje dobrze czy źle? Dzieje się bardzo źle, dlatego że mamy do czynienia z czymś, co trudno nazwać inaczej niż kapitalizm polityczny. To wygląda w ten sposób, że właściwie w bardzo wielu miejscowościach samorząd jest głównym pracodawcą, zwłaszcza tam, gdzie jest duże bezrobocie, gdzie nie ma przemysłu. I ja kiedyś prowadziłem jakąś kampanię w Świętokrzyskiem, już nie powiem z litości w jakim mieście, i myśmy chcieli podejść z kandydatką na prezydenta miasta do człowieka, który wymieniał te czarne worki na śmieci w koszach. Jak on nas zobaczył, to panicznie uciekł. Dlaczego? Że on robił roboty interwencyjne i musiał dopracować 12 miesięcy, żeby uzyskać prawo do zasiłku, a tam było wysokie bezrobocie. On się panicznie bał rozmowy, dlatego że ten burmistrz czy prezydent miasta to jest cały ich Bóg. Zobaczy. I chodzi o to, że oni przez to, że mają ludzi w garści, ponieważ zatrudniają w szkołach, w przychodniach, w urzędzie i tak dalej, gro ludzi z rodzinami, to oni mają naturalny elektorat, się powiela. Dlatego najmniejsza fluktuacja jest większa fluktuacja w Sejmie czy w rządzie niż właśnie w samorządzie. W samorządzie właściwie fluktuacja jest jak w biurze politycznym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Jak już ktoś został wójtem, burmistrzem czy prezydentem, to już nim będzie po wieki wieków, dlatego tak ważna jest ta dwukadencyjność. Wreszcie chcę powiedzieć, samorządy zapraszają inwestorów kosztem mieszkańców. Zamiast służyć mieszkańcom, to zapraszają dyskonty, zapraszają supermarkety, dławiąc miejscowy handel i przede wszystkim zabierają przestrzeń. Pan prezydent na przykład... Ale panie Piotrze, miało być krótko. Dajmy jeszcze komuś powiedzieć inne. No jeszcze pan zdąży, spokojnie. Jak usłyszeliśmy w naszym materiale filmowym, Witold Namyślak, burmistrz Lęborka, chce rozmawiać z panem Zbigniewem i chce jakoś rozwiązać ten problem. No niestety, w Gdańsku sytuacja wygląda zupełnie inaczej. No więc właśnie, w Gdańsku mamy sytuację, w której znalazł się pan Józef Wiśniewski. Pan z dnia na dzień się dowiedział, że musi pan opuścić swoje mieszkanie, że pan nie ma gdzie mieszkać. Jak to się stało? To jest w Gdańsk-Oliwie, na granicy Sopotu i Oliwy. Tak. Przyszli z pracy i zostały kartki na drzwi przyklejone, zaznaczam, na drzwi, że 26 marca 2016 roku przychodzą urzędnicy i właściciel przejmuje nowy właściciel budynek, w którym mieszkamy po 40-50 lat. A ile dni wcześniej ta kartka się pojawiła? Chyba tydzień czy dwa tygodnie, nie, tydzień czasu. I pan się zrozumiał z tej kartki, że za tydzień pan się musi wyprowadzić? Nie, nie, że wyprowadzać, tylko że my zostajemy sprzedani. Cały majątek, cały dom, 12 mieszkań, w tym jest 8 lokatorów, bo 4 mieszkania są wolne. No ale może będzie pan tam mógł dalej mieszkać i w ogóle nie ma sprawy. W czym pan? Ale powiem, proszę pana, jest taka sprawa, że ten gość nam obiecywał przy urzędnikach miasta, że da nam 20 mieszkań do wyboru, wyremontowane, jakie będziemy chcieli i wszystko, bo tu ma powstać ośrodek zdrowia. Czyli że on chciał was z tej kamienicy konkretnej wyprowadzić? Tak, przy 3 urzędników z Gdańska było, przy tych rozmowach. No i czym się skończyły te obietnice? I pan poczeka teraz, po chwileczkę. No i to, jeden miesiąc nic, drugi miesiąc, trzeci, czwarty, piąty, szósty, nic. Dzwonimy do niego, on cały czas mówi, że nam remontuje mieszkania. Widzieliśmy adwokata we wrześniu. Też oszukał, że robimy mieszkania, że nam remontuje mieszkania. Wtedy nic więcej, niektórzy płacili, bo my nie płacimy przez 14 miesięcy, zaznaczam, nikomu za mieszkanie, bo nie mamy komu. My nie mamy właściciela, nie ma żadnego właściciela. Czyli nawet gdybyście chcieli, to nie ma komu. Nie mamy nikomu. My jesteśmy bezdomni w tym budynku. Bezdomni. My mieszkamy sobie tak, jak kto by chciał sobie weszedł. Bezumownie, można powiedzieć. Bez umowy, bez niczego. No i? I urząd miasta nam przysłał, że nie mamy do nich pieniędzy przysyłać, tylko do nowego, do tego właściciela, co kupi ten budynek. To ja do niego dzwonię. On do mnie mówi, proszę pana, mnie to już nie interesuje, ja ten budynek sprzedałem dalej. Ja mówię, proszę pana, ale gdzie? A nie mogę powiedzieć, że pana, zaraz przyjadę do pana, ale jak nie, to przyjadę z policją. No i proste mówię, co pan sobie myśli? Jeśli on mi podał numer telefonu tego nowego właściciela. No to ja dzwonię tego nowego właściciela, ten młody właściciel, proszę pana, ja na razie dla pana nie mam żadnej propozycji, nie mam mieszkania, jak będą, to z panem się skontaktuję. No to my nic więcej, tylko napisaliśmy pismo do prokuratury. Ale w jakiej sprawie? Jakieś przestępstwo ktoś popełnił? No tak. Jakie? Sprzedany został budynek. Powie, za ile sprzedali? Budynek został sprzedany za 400 tysięcy. Na granicy Sopotu Oliwy, co do plaży mamy 25 minut, do Sopot mamy 15 minut. A ile jest wart ten budynek sprzedany za 400 tysięcy? Już został sprzedany za 2 miliony teraz. Teraz za 2 miliony? I już jest za 2 miliony sprzedany. Ale to jest nic. Jednej bardzo ważnej rzeczy, że ten budynek to jest własność gminy. Tak. Od samego początku do końca jest to własność gminy.
spółdzielnia przejęła grunt, użytkowanie wieczyste w roku 70, natomiast budynek cały czas był własnością gminy i przez te wszystkie lata ci ludzie do właściciela, czyli do gminy, wpłacali swoje opłaty. I nagle dowiedzieli się, nie wiedząc zupełnie dlaczego, że przejął to ktoś prywatny. Przepraszam, to zasób komunalny? Ale tak. Oczywiście, to każdy, kto teraz ogląda ten program, mieszka w mieszkaniu komunalnym i jemu grozi, że bezkarnie zostanie sprzedany prywatnemu właścicielowi. Ci ludzie monitorowali i u prezydenta. Pisali wszędzie, gdzie tylko mogli, zostali sprzedani. Prezydent Gdańska. A była to własność gminy. Jest dzisiaj prowadzone postępowanie w prokuraturze. Ja wystąpiłam w tej sprawie, bo no, trudno uwierzyć, żeby ktoś sprzedał własność, której nie miał. Sprawa pana Józefa, taka jest sytuacja. Sprawa pana Józefa jest szczególnie bulwersująca. Proszę państwa, sprawa pana Józefa, mieszkańca Gdańska, jest szczególnie bulwersująca, biorąc pod uwagę sytuację mieszkaniową prezydenta Gdańska. Tak, jeszcze chciałbym powiedzieć o panu prezydentu Gdańsku. Dzień dobry, panie prezydencie. Radosław Jankiewicz, Telewizja Polska. Mam do pana kilka pytań. Mówił pan o sprawach karnych, o kwestie pańskiej sprawy. Chodzi mi o kwestię oświadczeń majątkowych, które pan składał w ostatnich kilku latach. Może mógłby się pan do tej sprawy ustosunkować. Chodzi mi o te między innymi mieszkania na osiedlu Neptun tutaj w Gdańsku, na które pańska żona, pańska teściowa dostawali ubóstwy. Dlaczego po tym, jak podpisał pan umowy przedwstępne 20 dni wszedł nowy plan zagospodarowania terenu akurat tego rejonu Gdańska. Jak tłumaczyć to, że nie wpisał pan wszystkich mieszkań i wszystkich oszczędności, które miał pan obowiązek wpisać do oświadczeń majątkowych? Skąd pan miał pieniądze na te wszystkie mieszkania? Dlaczego nie ujawnił pan ponad 700 tysięcy do opodatkowania? No i właśnie, i ta umowa z deweloperem. Proszę pana, ale dlaczego, pan nasz dlaczego czas 20 dni po umowie przedwstępnej zostały zmienione plany zagospodarowania gruntu, panie prezydencie? Proszę państwa, bo macie przykład typowej goebbelsowskiej manipulacji. Oczywiście teraz moja wypowiedź też będzie. Ale proszę odpowiedzieć na to pytania. Pani Goebbelsie, po pierwsze, ja już powiedziałem i powiem, że nie będę komentował swojej sprawy do czasu jej zakończenia prawomocnym wyrokiem. Ja jestem niewinny. Gdyby było. Mówił też pan. Gdyby było tak strasznie, jak pan redaktor powiedział, już dawno Ziobro by mnie zamknął z radością, żeby mnie publicznie sponiewierać. Jak tego nie zrobił, znaczy dowody są bardzo wątłe i na tym już, proszę państwa, zakończę, żeby nie mnożyć tych odpowiedzi, bo jak powiedziałem, nie będę komentował. Więc ludzie też chcieliby usłyszeć odpowiedź na te pytania, które niech zadałem. Niech pan nie przeszkadza, dobrze? W innej sprawie jesteś. Chyba ten pan nie ma prawa żadnych pytań zadawać. Nie wiem, w jakim celu. Prowokator czysty. No. Panie Józefie, pan Adamowicz jest niewinny, ponieważ nie postawiono mu żadnych zarzutów? Proszę panią, ja byłem, jak po tym wszystkim, poszedłem do sekretariatu, żeby się zapisać do pana Adamowicza. To pani sekretarka powiedziała, że ja mam gdzie mieszkać. Mnie nikt nie wyrzuca z mieszkania, a dom ma prawo zmienić właściciela. Proszę panią, no przecież to jest chore. To ja przepraszam, jeszcze zapytam pana posła, przepraszam pana, może kiedyś, pana radnego. No, podobna sytuacja, tak? Jak przy pytaniach, które były kierowane do pani Hanny Gronkiewicz-Walc. No, nerwowa, bardzo powiedziałbym agresywna reakcja. Po co to? Jak pan sądzi, dlaczego pan prezydent się tak zachowuje? Ja rozumiem, że nie pana miasto, ale pana kolega poniekąd organizacyjny, więc może pan będzie rozumiał motywy, którymi się kieruje w takiej sytuacji. Bo. Ja chciałem powiedzieć, że odkąd jestem radnym, a właściwie odkąd zostały wprowadzone oświadczenia majątkowe prawie 20 lat temu, co roku także składam takie oświadczenie majątkowe. Pan się nie myli. I nie wiem, czy się mylę, czy się nie mylę. Pan prezydent Adamowicz ma problem z tym. Natomiast teoretycznie te oświadczenia są przez odpowiednie służby co roku sprawdzane, przez Urząd Skarbowy.
Natomiast chciałem tutaj jednoznacznie powiedzieć, niestety te oświadczenia majątkowe w tej formie, która została zaproponowana te 20 lat temu, właściwie niezmienione, nie dają możliwości sprawdzenia takiej osobie, która je czyta, czy jest tam, czy była możliwość, żeby pan prezydent kupił tych kilka mieszkań za środki, które uzyskał z pracy, czy nie. Dlatego, że chciałem wyjaśnić, czym jest to spowodowane. Jest to spowodowane tym, że w takim oświadczeniu majątkowym trzeba wpisać aktualną wartość posiadanego mieszkania czy majątku, a nie wpisujemy informacji, czy z zebranych środków, zarobionej legalnie pensji, płacy czy spadku, wystarczyło nam pieniędzy, żeby kupić te kilka mieszkań. Dobrze, ale jak ktoś zapomni paru mieszkań i paruset tysięcy złotych, no to chyba coś jest nie tak, prawda? Ale ja nie wiem, może prezydent miał spadek i miał środki na zakupienie tego... Ale my nie o tym mówimy, panie... Nie, przepraszam. Nie ujawnia się na przykład, jeżeli moja żona ma kartę kredytową, mamy jedno konto, to ja nie mam możliwości dowiedzenia się z banku, jakie środki moja małżonka posiada na koncie na karcie. To trzeba znać prawo bankowe. Bank nie pozwoli. Nie udzieli. Ale ja może powiem coś ogólnego, bo wchodzimy w szczegóły, które umożliwiają sprawdzenia poprawności wypełnienia oświadczenia majątkowego. Prezesem Stowarzyszenia Skuteczni pod Piotra Liroya Marca. Zasiadaliśmy razem w Radzie Warszawy przez 8 lat. Oświadczenia majątkowe składałem także jako radny, wcześniej jako zastępca burmistrza. To jest tak, że jeżeli jest wspólność małżeńska z małżonką i jest nawet wspólne konto, to się podaje w oświadczeniu majątkowym. W oświadczeniu majątkowym podaje się dochody. Nie powiedzieć, ile ma pieniędzy na koncie. Nie musi tego podać, ale wtedy taką informację masz obowiązek uzyskać od swojej małżonki. Jeżeli nie podajesz tego w karcie kredytowej małżonki. Jeżeli nie podajesz tego, Pawle, w oświadczeniu majątkowym, popełniasz przestępstwo. Bo w oświadczeniu majątkowym musimy podać wszystkie swoje dochody, także wspólne z małżonką. Musimy podać wszystkie spadki, wszystkie wpływy, które mamy i wydatki. Tak? Także jeżeli kupujemy coś powyżej 10 tysięcy złotych nienieruchome, także wpisujemy w oświadczeniu majątkowym. Wpisujemy wszelkie nieruchomości bez względu na tak zwaną podstawę prawną nabycia i wpisujemy także kredyty. Jeżeli ktoś nie zarabia tyle, nie ma kredytu, znaczy, że ma nielegalne dochody. To jest jasne, ale wróćmy jeszcze na chwilę do sprawy. Do sprawy Gdańska jest z nami Marek Formela, dziennikarz z Gdańska. Panie Marku, czy gdańscy dziennikarze mieli prawo pytać o majątek prezydenta Adamowicza? Czy to bezczelność? Z przyjemnością przeglądali oświadczenia majątkowe pana prezydenta. Wbrew temu, co wydaje się tutaj, pan prezydent mówić, Gdańskiem nie rządzi gabcio. To jest bardzo roztropny i zapobiegliwy dżentelmen, którego żona wychwala w wywiadach prasowych, że gdańszczanie mają szczęście, że to taki roztropny mąż stanu zarządza budżetem Gdańska. Otóż mając kłopoty z policzeniem własnych mieszkań i z wykazaniem własnych oszczędności, pan Paweł Adamowicz nie ma żadnych problemów z wykazaniem swoich zobowiązań. Otóż potrafi wykazać je co do centyma i w tych wyliczeniach nie pomylił się i żadna prokuratura mu nie wytknęła jego zobowiązań. Ponadto potrafi w sposób idealny zagospodarować własną przestrzeń gospodarczą, która jest częścią własności wspólnej, czyli samorządu. To jest to, o czym mówi często pan Piotr. Pan prezydent Adamowicz traktuje miasto jako jedną wielką spółkę. W tej spółce znalazł dwie rady nadzorcze. Sam wydaje zarządzenia, na mocy których przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej cieplne, które sprzedał Niemcom, jest jednocześnie zasiada w jego Radzie Nadzorczej. Z tego tytułu przekonał nas pan, myślę, że pan prezydent Adamowicz jest bardzo zapobiegliwy i bardzo bystry. Myślę, wielka cnota. To warto, żeby inni samorządowcy, zwłaszcza z Platformy, słuchali, jak należy eksploatować przestrzeń komunalną. Jak we własnej sprawie należy wydawać zarządzenia i prezydent Adamowicz deleguje obywatela Adamowicza do Rady Nadzorczej Gdańskiej Spółki Komunalnej, którą wcześniej sprzedał
komunalnej spółce niemieckiej. A wcześniej ciągnął samolot tego od Ambergoldu. Panie Marku, ale to w takim razie jeszcze zapytam. Ja jeszcze tylko wrócę do historii pana, który nagle się dowiedział, że jego kamienica jest sprzedawana, z rąk do rąk przechodzi. Do kogo kamienica on się powinien zwrócić? Co można zrobić w tej sprawie? Sprawa jest ewidentna. Ja akurat też znam tą sprawę, czytam o tej sprawie. To jest, kamienica jest komunalna. Pan prezydent umywa ręce. W ogóle pan prezydent umywa ręce od jakichkolwiek trudnych spraw obywatelskich. I to, o czym opowiada pan Józef, że nie może się dostać, że nie może porozmawiać, to jest pewna metoda unikania kontaktu. Bo żeby się spotkać z panem prezydentem w jakiejkolwiek sprawie, trzeba non-stop pisać aplikacje mailowe. To jest spotkanie z dynastią gdańską. To nie jest spotkanie samorządu. To jest pan, który samorząd traktuje w ten sposób. Ja sam rządzę w Gdańsku. Ile lat już rządzi? Pan Adamowicz rządzi od początku istnienia samorządu, bo w 90 roku został radnym. Po 4 latach to przewodniczącym Rady Miasta. Od 98 roku jest non-stop prezydentem miasta Gdańska, który stał się, ja uważam, świetnym przedsiębiorcą samorządowym. To w takim razie pokażmy jeszcze inne miasto i inną historię, w której samorząd miejski tak lekką ręką pozbywa się, znaczy nie swoich, ale domów z własnych mieszkańców. Przyjechali do nas mieszkańcy Torunia, jest ich wielu w tym studio, między innymi Jan Pietruszewski, Dariusz Kowalski i pani Anna Lamers. Pani Anna Lamers, pani Anno. Władze Torunia chcą, żebyście opuścili domy, w których mieszkacie od lat. Dlaczego? Właśnie. 50 rodzin. 50 rodzin, bardzo ciekawa historia, ale myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy pecha mieszkać w miejscu, które jest bardzo atrakcyjne. Proszę Państwa, to jest miasto, to jest miejsce cudów. Miasto ryzyka, miejsce cudów. Otóż, tak jak Pan powiedział, to są sprytni przedsiębiorcy miejscy, a miasto to nie jest firma. A w Toruniu tak jest. Ale co się dzieje? Mieszkamy tak, na terenie, który jest bardzo atrakcyjny. Jest to 1,5 kilometra od Starego Miasta. Mhm. Są tam bloki budowane przez deweloperów oczywiście. I dalej jest część właśnie Winnica 2, gdzie są domki jednorodzinne. Są to domki pobudowane właściwie systemem gospodarczym w większości. I problem polega na tym... Ile lat temu? Bardzo rozmaicie, ale powiedzmy, że historia tego siedliska jest bardzo, bardzo długa, ponieważ, tak jak sama nazwa mówi, jest to winnica, czyli jest to przy Wiśle. Były tam kiedyś winiarnie później, czyli zamieszkałe to tak naprawdę było od dawna. Natomiast te domy, o których w tej chwili mówimy, mają staż powiedzmy od 50 do 30 mniej więcej lat. I wcześniej nikomu to nie przeszkadzało, tak? I wcześniej nikomu to nie przeszkadzało. Grunty są czyje? Grunty są miasta. Grunty są miasta. I państwo dzierżawią te grunty? Tak, dzierżawimy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. I to jest dramat. Miasto ma do nas pretensje. Proszę mi pozwolić zapytać, kto postawi dom na gruncie, co do którego ma prawo dzierżawy na miesiąc, znaczy w każdej chwili może się skończyć w przeciągu miesiąca? Wie pan co, kiedy początkowo te grunty, jeżeli na przykład teraz mielibyśmy je przywrócić do stanu początkowego, to byłyby to chaszcze. Tam było nawieziona ziemia, bo to są tereny zupełnie nad Wisłą. Niech pani odpowie na to pytanie. No, ja gdybym dzierżawił grunt, który wiem, że w ciągu miesiąca może mi zostać wypowiedziany, ja bym tam domu nie postawił. W 45? Ale... Kiedy naprawdę nie było pozwoleń na budowę? To są te czasy. Wtedy nie było deweloperów. To była polska początki, budowa. Początki inwestowania, początki tych domów tam, to jest właśnie czas, kiedy tak naprawdę pewien rodzaj, no dziki, nazwijmy to dzikiej zabudowy, był bardzo popularny. Ludzie nie mieli mieszkań, nie mieli domów, znajdowali miejsce i tam budowali. To są Państwo większości... próbują rozmawiać z miastem? Jaki jest Oczywiście. Rezultat? Oczywiście. Jaki jest rezultat dzisiaj? Rezultat rozmowy z miastem jest taki, po 1,5-rocznych błaganiach, bo myślę, że już tego naprawdę nie można nazwać inaczej. Udało nam się ostatnio spotkać właśnie z panem prezydentem miasta Torunia. Między innymi właśnie jeśli można dzięki tylko wtrącić, panu myśmy zapraszali samorządowców z Torunia. Mieliśmy nawet taką propozycję, żeby przez studio w Bydgoszczy połączyli się tu z nami, ale też niestety nie znaleźli czasu. No nie dziwi mnie to. Się w naszej skórze. To znaczy? No, tak było przez lata. Zapraszaliśmy, mówiliśmy, że chcemy rozmawiać i efekt był taki, że dopiero pierwsza rozmowa z zaproszenia wynikła pana Piotra, nie nasza, bo my nie mamy takiej władzy i takiej mocy, bo pan prezydent nie chce z nami rozmawiać, ale z Czy wiecie państwo zewnątrz... już mniej więcej, czym się może skończyć wasza historia, czy na czym stoicie dzisiaj? Jeśli mogłabym coś jeszcze tylko powiedzieć, bo chciałabym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Dojdę do pana pytania, tylko najpierw wyjaśnię jedną prostą rzecz. Proszę państwa, mamy XXI wiek, a Winnica nie ma wody bieżącej. Stoi jedna pompa na końcu ulicy.
Ma być ciągnięty wodociąg na rozmowie z panem prezydentem miasta. Dobrze, ja zaraz panu odpowiem, bo to już do tego zmierzam. Tak, bardzo proszę. Bo to do tego jakby jest to z tym powiązane. Proszę państwa, więc tak. Będzie ciągnięty wodociąg przez ulicę, ale my mieszkańcy nie będziemy mogli się prawdopodobnie tam podpiąć, ponieważ właścicielami gruntów jest miasto. Na pytanie, czy możemy tam się podpiąć, zostało powiedziane, że najpierw musi być uregulowana sytuacja prawna. Co to dla nas znaczy? To dla nas znaczy tylko tyle, że zostanie kilka domów, a reszta zostanie sprzedana deweloperom. Jest to jedno z najładniejszych terenów. Dziękuję pani na razie. W takim razie ja bym chciał zapytać państwa, może państwo spróbują odpowiedzieć wspólnie na pytanie, dlaczego samorządy traktują ludzi w ten sposób? To są władze wybrane lokalnie. Dlatego, że nagle się okazuje, że miasto to nagle firma. Panie Piotrze, chwileczkę. Nagle się okazuje, że kiedy przychodzi do takich historii jak państwa, jak pana, to samorządy traktują was jak, nie wiem, jak krzaki, które trzeba wyciąć. Tam z tyłu pan się zgłaszał. Proszę bardzo. Moim zdaniem w Polsce rządzą trzy rodzaje samorządów. Samorząd polityczno-kolesiowski, polityczno-mafijny i lokalnych patriotów. Pozostałe. Tych lokalnych patriotów jest najmniej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, brak odpowiedzialności urzędników za podjęte decyzje. To jest podstawa. Przede wszystkim, zanim podejmą jakąkolwiek decyzję urzędnicy, powinni wiedzieć, jakie konsekwencje za błędy powinni ponieść. Dlaczego tak się dzieje, panie Janie? Proszę państwa, mi się wydaje, że... Tutaj, proszę. Dlaczego samorządy tak traktują ludzie? Panie Łukaszu, że tak jak w sprawach sądowych, tu jest totalny brak kontroli nad samorządowcami. A zwłaszcza w tej chwili nad burmistrzami i wójtami. Przypomnijcie sobie państwo, jak było, jaka kampania była rozwinięta, żeby wybierać burmistrzów i wójtów w bezpośrednich wyborach. Mamy teraz te bezpośrednie wybory i żeśmy sobie powybierali takich kacyków, których nie możemy odwoływać. Bo to jest niewykonalne dzisiaj, żeby odwołać takiego burmistrza. Pan ma przygodę taką, że pan został burmistrzem. Ja byłem burmistrzem wybieranym przez Radę. Pan Janusz Sanocki. Tak. Wydawało mi się, że Rada mi po 3 latach odwołała, bo część radnych mi się zbuntowała, przeszli do opozycji, odwołała mnie Rada. Zdawało mi się wtedy, że bezpośredni wybór burmistrza to naprawdę duże osiągnięcie. Dzisiaj jak na to patrzę, to widzę, że to był potworny, ustrojowy błąd, bezpośredni wybór burmistrza. Bo po pierwsze tak, burmistrz, wójt, prezydent decyduje ogromnym majątkiem, stanowiskami w spółkach, stanowiskami w urzędzie i błyskawicznie korumpuje sobie całe otoczenie. To, co chyba Piotr Konowicz tu mówił, powstaje układ korupcyjny w zależności od burmistrza. Czy tak od się stało w pana mieście? A Rada nie ma żadnych uprawnień. Rada przestała mieć jakiekolwiek uprawnienia. Bo burmistrz też wójt korumpuje radnych. Zatrudni żonę, zatrudni córkę, da zlecenie. Ja mam takie przykłady. Ja mówię, korupcja, zatrudnienie radnego w spółce gminnej na wysokopłatnym stanowisku bez żadnych kwalifikacji. Gość zostaje, on jest przewodniczącym komisji rewizyjnej, ma kontrolować burmistrza i radę. Rada straciła... Kontrolują się nawzajem. Ale tak było w Lęborku, Rada straciła... burmistrz na myślach wybory w Lęborku i przekupił radnych, którzy przeszli na jego stronę. Przekupują radnych burmistrzowie. I teraz tak, a jeszcze trzeba to połączyć z niebywałą słabością wszystkich instytucji kontrolnych. Regionalne izby obrachunkowe w Polsce kompletnie nie działają, pozorują działalność. Ja się nie widziałem, miałem kiedyś u siebie niedaleko na Opolszczyźnie najbardziej zadłużoną gminę w Polsce, ale każdy budżet zatwierdzała Regionalna Izba Obrachunkowa. Panie pośle, ale jak się skończyła pana historia, bo pan doniósł do prokuratury na to, co się dzieje w mieście, tak? Pan był burmistrzem Nysy. No, mój Boże, prokuratura jest oczywiście, no prokuratura ma tu rolę w tym, że tuszuje. No, prokuratura, nie, przed programem rozmawialiśmy z panią senator. Prokuratura w Polsce nie wykryła ani jednej afery w samorządzie, ani jednej afery. Bo trzeba sprawdzić, jak prokuratura mieszka. Jak ma wielką willę, to już wiemy dlaczego. Ale to nie jest sprawa wyborów, bo rzeczywiście wybory powinny być bezpośrednie. Nie, absolutnie nie. Mamy problem. Problem mamy w braku kontroli. Jaką dzisiaj mamy sytuację? Weźmy jedną choćby rzecz. Co ujawnia na swojej stronie gmina? Co ujawnia zarząd? Ujawnia na przykład
przetargi, ujawnia budżet. Konia z rzędem temu, kto wie, co jest w budżecie. A na przykład, jeżeli już z wolnej ręki robimy zakupy do 30 tysięcy euro, niczego nikt nie musi ujawniać. Ja dzielę inwestycje na parę rzeczy. Może. A co jest ze spółkami, które są własnością gminy? Tak samo te spółki działają jak chcą, niczego nie ujawnia się na stronie. Jesteśmy w stanie związać wszystkich i wszystko. Możemy rządzić całym miastem. Ja mam przykład Biskupca, gdzie burmistrz sam sobie sprzedaje 9 hektarów. I prokuratura, oczywiście, że nie będzie działała, dlatego, że działa na tym terenie. Ale dlaczego? Bo nie ma kontroli. Nie ma realnej kontroli. Panie senator, dajmy panu posłowi Chwileczkę. Niech ja skończę może swoim. Proszę państwa, przede wszystkim, no niestety trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Bezpośredni wybór burmistrza w połączeniu z tymi możliwościami, jakie ma burmistrz, sprawił, że Rada Miejska i Rada Gminy przestaje się liczyć kompletnie, zostaje skorumpowana. Otoczenie zostaje skorumpowane i bezpośredni wybór burmistrza w tej sytuacji jest po prostu błędem ustrojowym. Nie, możecie mieć swoje zdanie. Ja twierdzę, że jest to błąd ustrojowy, co widać po skutkach. Bo jedną z elementów kontroli, jak Rada wybierała burmistrza, to była jednak Rada kontrolowała tego burmistrza. I zresztą mój przykład, który mi odwołał, są fałszywymi. Pan poseł był świetnym burmistrzem. Proszę państwa. Dobrze wspominamy. To znaczy nie możemy generalizować, są dobre samorządy. Proszę państwa, zbadajmy ile w sposób dwutorowy. Oddolna przez obywateli i odgórna, ta, na której się na razie skupiliśmy w tym programie. Zgadzam się, że obie nie działają w sposób właściwy. Tylko, że nie można odbierać obywatelom prawa do wybierania bezpośrednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Nie, trzeba wzmocnić instytucję referendum. Trzeba doprowadzić do tego, żeby łatwiej było kontrolować, tak jak pani poseł powiedziała, ujawne rejestry umów, prawdziwe biletyny informacji publicznej i prawdziwe referendum, które może się udać, może się odbyć i jest od razu skuteczne. Wtedy obywatele kontrolują swój samorząd, czyli sami się rządzą. Ale na razie mamy taką sytuację, że jak media, nie zadziałają, to dochodzi do sytuacji takich jak w gospodarstwie pana Józefa Lisa. Bardzo proszę do pana Józefa. Przyjechała do nas państwo Lisowie spod Szczytna. Proszę nam powiedzieć, co się stało. Z gminy Szczytna. Wójt poprosił mnie do gminy, żeby mu 20 arów działki odstąpić, oddać, nie? Ja mówię, panie wójcie, mnie nikt nie dał metra i ja rozdawał też nie będę. Nie odstąpił pan, pan i co się stało? Niepolitycznie. Nie odstąpił pan i co się stało? Wójt mówi, poczekaj pan, przyjdziesz jeszcze do mnie na kolanach. Dajcie spokój, na kolanach pan przyjdzie. Tak? I ja wychodzę drzwiami, jak machnął, to myślałem, że mnie ręce poobcina, nie? Znerwowany. Widocznie tak wygląda, że co chcą, to robią z ludźmi, nie? No i tak pobyło kawałek czasu. Na polu chciałem porządek zrobić, sobie trawkę zasiać i tam takie małe drzewka by samo sieje, tam wierzba taka. I tam się śmieci, takie krzaczki, śmieci się zbierały. Nie lubię na polu, żeby u mnie śmieci być. Mówię, powycinam, sprzątnę tu wszystko ładnie. A on tam, widać, ktoś mu podpowiedział, jak zaatakował na mnie. Po prostu to tam poszli sami z gminy, bez mojego zezwolenia na moje pole. Powinni jakieś mi pismo dać, jakieś wezwanie, że będzie wizja lokalna jakaś. Ja bym poszedł, wytłumaczył tam, co się dzieje. Sami poszli. A ja tam wyrównałem na tym polu. Takie korzonki cieniutkie tam były, nie? Porozciągałem w jedną stronę cieniutkie. Takie korzonki cieniutkie, czyli krzaki. Nie, to już tylko krzaków nie było. Już nic, tylko krzak. To już wycięte było. Już nie było nic, tylko takie korzonki porozciągałem. W jedną stronę 100 metrów, w drugą tak liczyć 10 metrów, nie? Poszli, policzyli za każdy metr potrójnie po 250 zł. 750. Nie, po dwie, za metr. 750 zł za metr. Za metr. Pod, no, tak. Tam porządki były zrobione. Porządki. Czyli razem ile? Było 370 tam jeszcze. To łagodniejsza. 370 czego? 700 tysięcy. 700 tysięcy. To najniższa cena, bo oni mogli tam coś, mówili, że milion tam. I za wycięcie krzaku. Porządek im zrobił, ja nie, to tam na tylko porządek. Na swoim polu. Polu. I co się stało, co dalej? My ministra Szyszkę. I się męczył, nękał mnie 2 lata. Aż im się udał do pani senator Lidii Staroń i ona się tym zajęła, mi to pomogło. I dziękuję bardzo dla pani Lidii Staroń, bo ona pomogła. Wtedy się przestraszyli. I jaki był koniec? I koniec, później decyzję już umorzyli, nie? Ale żeby nie pani Lidia Staroń,
to by nic z tego nie było. Byli ugnębili, żebym pokierował, odwołałem się do Olsztyna, do kolegium, ale przez panią pomogła mi senator. A czy, powiem państwu, to jest taki absurd, za wycięcie krzaków, bo tam naprawdę były krzaki. My to sprawdzaliśmy. Naliczono państwu, najpierw ta kwota około miliona była, a potem łaskawie zeszli do 400 tysięcy. No, czyli łagodny samorząd, łagodny. No bardzo łagodny, ludzki pan. Ludzki pan. I słuchajcie, ale jak przyszli... To znaczy nie są żarty, finał byłby taki, że państwo gminy... musieliby wszystko sprzedać. No. I mówię, bez niczego zostać, bo to, mówię, no, ale to nam się... Być może o to chodziło właśnie. No o to chodziło, bo to była kara. Żeby było bo to była... To byli zniszczeni. Ale dzisiaj wprowadziliśmy przepisy, tak? Które pozwalają wycinać drzewa. Jeszcze niedawno... Bo jeszcze będzie gorzej. Jak się to znaczy? Niedawno jeszcze jeden z urzędników, tu mi tata powiedział, tata zapomniał teraz. Uważajcie, bo jeszcze będzie gorzej. Czemu? Ja czyli musi się pan mieć na trzeba uważać, trzeba przychodzić, czapkować, albo drogi wójcie. Albo jeździć do sanatorów i do mediów. Po nogach całować, Maciek, po rękach nosić, rozumiem. Nie wiem, świniaka przynieść. Czyli znowu mówimy brak kontroli, bo gdyby taki człowiek się obawiał, burmistrz, prezydent faktycznie gdyby się obawiał, żeby musiał wykazać każdą złotówkę, każdy krok, który wydaje, to zupełnie byłaby inna sytuacja. A dzisiaj nie ma takiej sytuacji, bo nie ma tej kontroli. Szanowni państwo, ale wiele z tych problemów rozwiązywałaby dwukadencyjność. Wybory bezpośrednie powinny zostać. Wybory bezpośrednie powinny zostać, ponieważ obywatele domagali się tego, ażeby mieć bezpośredni wpływ na to, kogo wybierają. Ale oczywiście. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, chociażby na pana prezydenta Adamowicza. Mu się pomyliła władza z własnością. Mu się pomyliła władza z własnością. On się traktuje jak właściciel, a nie jak włodarz. I to jest problem, jak po trzech kadencjach ktoś wychodzi na przykład na jakieś przemówienie, on mówi, ja mam trzy szkoły. Ja mam placówkę ochrony zdrowia. On nie mówi, że ma gmina albo miasto. Już mu się własność z władzą. Panie pośle, pan wspomniał fajnie o bezkarności. I myślę, że jeśli można o tej bezkarności dwa słowa. Mamy tutaj taki klasyczny przykład. To, o czym pan mówi. Jeżeli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci będą czuli się bezkarni, a czują się, bo to, co powiedział pan tutaj, jeżeli Rio wykazuje wielomilionowe uchybienia i jedynym zaleceniem jest zwiększenie nadzoru nad pracownikiem XY, to bardzo przepraszam, ale to jest nic innego jak pokazanie, róbcie dalej co chcecie, bo i tak wam nic nie grozi. Zwiększenie nadzoru jest tutaj konieczne. Brak reakcji ze strony organów państwa powoduje, że ta patologia narasta. I nad tym trzeba pracować. Nad tym trzeba ale pracować. Oczywiście. Ale oczywiście. Pan Mariusz Wołosz zabrał głos. Bardzo się cieszę, że pan do nas przyjechał. Ja byłem wczoraj w Bytomiu. Spotkałem się między innymi z panem. Spotkałem się z dwoma pracownikami miejscowego przedsiębiorstwa, które należy do władz miasta. I muszę powiedzieć, że takiej historii dawno nie słyszałem. To jest historia... Myślę, że zresztą najlepiej, jak będzie, jak państwo posłuchają. Materiał jest taki, powiedziałbym, surowy, ale proszę zobaczyć, co opowiadają ludzie, którzy dzisiaj znają doskonale od środka. Byli i pracownicy tego przedsiębiorstwa. Proszę zobaczyć, pierwszy materiał. Przedsiębiorstwo zostało skontrolowane. Powstał specjalny raport, który władze miasta nie chcą specjalnie ujawnić, ale wiemy mniej więcej, co w tym raporcie jest. Proszę posłuchać. Jak doszło do tego, że w ogóle powstał taki raport? Uważam, że pan prezydent nieopatrznie powołał nowego prezesa spółki, myśląc, że będzie to kolejny posłuszny, który będzie dobrze wykonywał jego polecenia. Natomiast prezes, który przyszedł i zobaczył stan istniejący, złapał się za głowę i stwierdził, że jeżeli ma cokolwiek tutaj funkcjonować, to musi zrobić bilans zerowy i chciał zacząć od czystej karty, tak? Więc pomyślił, że zrobi audyt. Zrobił ten audyt przez renomowaną firmę Deloitte. Z tego raportu wyszło wiele nieprawidłowości, o których wiedzieliśmy, jak jest. Zresztą proceder ten trwa do dziś, pomimo ukończenia raportu, pomimo tego, że raport rzekomo został przekazany do prokuratury, że zajęły się tym służby odpowiedzialne za to. W żaden sposób nie został ukrócony i wszystko, co było w nim jako nieprawidłowość, trwa do dziś. Raport pokazał to, że na wiele pieniędzy, które wypłynęły z firmy, nie ma żadnej podkładki, żadnego dokumentu. Jest to zazwyczaj jedna, dwie lub trzy policzalne osoby, które pełnią funkcje reprezentacyjne w różnych, w tych firmach, do których te pieniądze wychodziły. Fundacje, sport, reklama. A co się stało w firmie w momencie, kiedy ten raport trafił z powrotem do prezesa? Prezes, który
Notabene, pracownicy bardzo dobrze go wspominają i wielka szkoda, że już go nie ma. Złapał się za głowę i podziękował za współpracę. Czyli prezes, jak zobaczył, co jest w tym raporcie, to odszedł? Nie chciał brać udziału dalej w tym procederze. Mimo że chciał dobrze, mimo że uważał, że ten raport ukróci to wszystko, co było złe, widział, że nie przebnie przez to. Oni nadal żądali tego samego, co było nieprawidłowością, że dali tego samego od niego. On tego nie zrobił, więc pożegnał się z firmą i w tej chwili mają nowego prezesa, który jest bardzo posłuszny i który wykonuje nadal te wszystkie nieprawidłowości, które były w raporcie Deloitte. Dalej to się dzieje teraz? Dalej to się dzieje. Pieniądze nadal są wyprowadzane na te same rzeczy, na które były wyprowadzane wówczas, na to samo idą do tej pory pieniądze. Jakie to są kwoty? Milionowe. 1,5 miliona w tym roku już wypłynęło znów. No ale rozumiem, firma jest bogata stać. Firma niestety ma ponad 45 milionów straty, więc firma nie jest bogata. No więc jak państwo słyszeli, pieniądze wypływają i nie ma żadnych dokumentów na pokrycie tego, gdzie one wyszły. Ale to jest dopiero pierwsza rozmowa i bardzo króciutka jeszcze jedna. Z pracownikiem, który opowiada, dlaczego tak się dzieje i dlaczego tak długo to trwa. Posłuchajmy jeszcze chwilkę. To jak to się dzieje, że pieniądze wyciekają z firmy komunalnej przez tyle lat i nikt nie reaguje? Pracownicy są zastraszeni, pracownicy chcą pracować, natomiast nikt nie chce oficjalnie tego się przyznać. Większość się interesuje, żeby wypłata była na koncie i była praca. Było to przy uczestnictwie pracowników. Pracownicy byli w jakimś stopniu zmuszani do zlecania tych zadań tym konkretnym firmom, do wybierania takich, a nie innych. Natomiast na pożyczki czy na reklamowe nie mieliśmy wpływu. To była własna decyzja zarządu. Jako spółka byliśmy zmuszani do kupowania terenów od miasta, tak żeby móc zapłacić pieniądze do miasta, czy zwracać dotacje, zwracać dopłaty z miejskiej, tak żeby było na wypłatę. Ostatnia sytuacja była tego typu, że musieliśmy pożyczyć pieniądze w parabanku, tak żeby urzędnicy miejsce czy miasto miało na wynagrodzenie. Czyli brakło pieniędzy na urzędników w Urzędzie Miejskim? Tak. Jako spółka pożyczyliśmy 7 milionów, żeby ratować ostatnią wypłatę miasta. Wiele pieniędzy wypłynęło z firmy, na które nie ma podkładki, a w kasie brakuje pieniędzy dla pracowników. Jest z nami pan Mariusz Wołosz, radny Bytomia. Panie radny, długo to już trwa? No właśnie, to jest świetne pytanie, panie redaktor, dlatego że mówiliśmy tutaj o takich patologiach kilkunastoletnich w różnych miastach i jakby było to w kontekście kadencyjności. Szanowni państwo, osoba, która kieruje Bytomiem, to jest zaledwie 5. rok. Dlaczego powiedziałem o nadzorze? Bo w tak krótkim czasie miasto popadło w totalną ruinę finansową. Zarówno w spółkach, jak i w gminnej kasie jest pusto. Pożycza się pieniądze w kwietniu. Dla samorządowców, wszyscy samorządowcy wiedzą, że marzec, kwiecień to są miesiące, w których jest najlepszy spływ pieniędzy. I co będzie dalej, jeżeli w kwietniu pożyczamy pieniądze dla wypłaty dla urzędników? Tak się stało. A dlaczego ja mówię o tym nadzorze? Szanowni państwo, raport, który wypłynął, pan prezydent do dzisiaj nie upublicznił tego raportu, mimo że każda ze stron mówiła, że on jest publiczny, trzeba go pokazać. Pan prezydent twierdzi, że nie, że ma tajemnicę w umowie zawartą, deklarację, że będzie to trzymał w tajemnicy. Oczywiście jest to bzdurą, wszyscy o tym wiedzą, ale prezydent to robi. Jak coś jest opłacone z pieniędzy publicznych, tak, to jest... Ale to jest to właśnie. Szanowni państwo, zwróćcie uwagę na taką rzecz. Raport zostaje skierowany do prokuratury. Jest tam naprawdę masę dowodów na łamanie prawa. Jest to... Ten raport trafi do prokuratury? Blisko rok temu. I szanowni państwo, najbardziej sprawa bulwersuje mnie dlatego, że rok czasu prawie ten raport leży, pieniądze wypływają tymi samymi kanałami. Przy każdym tym temacie jest zapis, nie przedstawiono dokumentów, z których wynikałoby, że ta usługa została w ogóle wykonana. Są zapisy, Tam dochodziło do takiej kuriozalnej sytuacji, bo ja czytałem o tej historii, że Urząd Miejski na przykład płacił jakiejś tam firmie, żeby urzędników miejskich uczyła jeździć na łyżwach za 70 tysięcy. To jest klasyczny przykład mówienia o tym, że... Znaczy, państwo się śmieją, ale to jest prawda, to jest prawdziwa historia. Szanowni państwo, to jest klasyczny przykład mówienia... Pieniędzy. Tak jest, mówienia o tym, że wspieramy sport, a tak naprawdę ten sport zabijamy, bo nikt nie podjął się tego, żeby sprawdzić, pieniądze do tego sportu trafiły, bo ja sądzę, że nie. Ja muszę poprosić pana o jeszcze jedną rzecz, już chwileczkę.
Niech pan powie, kim jest prezydent Bytomia, bo to w tym kontekście tego sportu może mieć znaczenie. Oczywiście. Pan prezydent jest byłym prezesem klubu sportowego, piłkarskiego, który zostawił z kilkunastomilionowym długiem. I dzisiaj, dzisiaj miasto jest dokładnie w takim stanie, w jakim został ten klub. Pan prezydent ma jeszcze taką przygodę, jeśli się nie mylę, że zasiada na jednej ławie oskarżonych z niejakim fryzjerem. Znaczy, nie pan, tak, to jest sprawa, która ma bardzo długą, siwą brodę. Pojawiają się nowi świadkowie. Teraz się okazało, że kolega pana prezydenta, tak, pojawił się i stwierdził, że to on jednak wręczał tę łapówkę, nie pan prezydent. Więc sprawa zaczyna się faktycznie od nowa. W Bytomiu wszyscy się z tego śmieją, że to jest właśnie symbol polskiego wymiaru sprawiedliwości. Panie pośle, pan jest szefem, komisji, która się w Sejmie zajmuje samorządami. Pan zna tą sprawę z Bytomia. Proszę państwa, my tutaj mówimy o państwie teoretycznym. Bo samorząd to nie jest bezludna wyspa, to jest część państwa. To pokazuje, że ktoś stworzył wadliwe prawo, że sądy nie działają, że prokuratorzy nie działają, że CBA nie reaguje, że Urząd Skarbowy, UKS-y dawne nie reagowały, że nikt nie reagował. Gdyby coś takiego się działo, to mówimy tutaj po prostu o mafii. Mówimy tutaj o systemie mafijnym, który został zlegalizowany i przy akceptacji Warszawy. No proszę państwa, i to jest clue problemu. Dobrze, ale co zrobić w Bytomiu? Skończmy z państwem teoretycznym. Jeżeli jest prokurator, proszę państwa, tutaj słucham tych historii, to gdzie są prokuratorzy lokalni? Mamy pana ministra Ziobro od półtora roku, dlaczego on nie działa? Dlaczego prokuratorzy nie działają? Dlaczego CBA nie wchodzi? No ale co, rozumiem, że pan minister Ziobro powinien pojechać do Bytomia. Proszę państwa, rozumiem, że pan Donald Tusk wybił zęby dla CBA przez 8 lat. I te plagi rosły jak raczysko. Ale dzisiaj go już nie ma. Czas działać tam, gdzie są patologie. Czas oddzielić ziarno od plew. Co się powinno stać w Bytomiu? Porządek. Prawny, prokurator, kontrol Rio, proszę państwa, kontrol Nikowska, prokurator. Jest w stanie zawiesić natychmiast działanie tego prezydenta. Prawny w tym momencie. Prokurator jest w stanie przerwać natychmiast to, co się dzieje. Szanowni państwo. I to jest, znowu wracamy do jednego. Nie działają organy, które powinny działać. Czyli prokuratura nie działa. Dobrze, a co robi Rada Miejska? Co robi Rada Miejska? Panie redaktorze, moja wizyta jest tutaj w studio podyktowana tym, że dzisiaj mieszkańcy Bytomia oczekują interwencji państwa w tej sprawie. No właśnie. Bo wszyscy w koło wiedzą, kto gdzie jak wyprowadza pieniądze, gdzie kogo zatrudnia, w jaki sposób. Wszyscy to wiedzą, a jak usłyszałem jeden krótki wywiad w mediach jednej z pani prokurator, to się okazało, że zlecają na razie ekspertyzy biegłych. A to, co jest najważniejsze, czyli zatrzymanie wypływu, nielegalnego wypływu pieniędzy, dokładnie, nie dzieje się. Dobrze, ale tutaj przed chwilą była, mowa o tym, że Rada Miejska tak naprawdę nie kontroluje prezydenta. U państwa też tak jest? Pan jest radnym. Tak jest. Panie redaktorze, szanowni państwo, funkcja kontrolna Rady Miejskiej jest czysto teoretyczna, symboliczna. Ale jaka ona ma być, jeśli kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, to co powiedziałem, wykazała wielomilionowe nieprawidłowości. NIK kontrolował, wykazał i tak dalej. Raport rzeczonej firmy, bardzo rzeczowy, który częściowo do nas trafił, we fragmencie... Kilka stron zostało ujawnionych, przeciekło. Mówimy o kilku milionach, ale druga część raportu, która nie została upubliczniona, która mówi o obrocie nieruchomościami za wiele, wiele milionów, o zakupach po zawyżonych cenach. To wszystko tam jest i pan prezydent cały czas twierdzi, że on nie musi tego nikomu pokazywać i nie pokaże. To jest dla mnie skandal. Kto może zmusić prezydenta Bytomia do upublicznienia tego raportu? Był poseł, który zażądał raportu i jemu również odmówiono. Proszę państwa, Czy jest z nami ktoś z Bytomia? Czy jest jeszcze ktoś z Bytomia? O, panowie są z Bytomia. Jest to informacja publiczna, powinna być dostępna. Ale powinna i nie. Panowie, co nie jest? Jesteście mieszkańcami. Dlatego o tym mówimy. Pani senator, dwóch panów z Bytomia. Co wy na to? To jest w ogóle trudna sytuacja, bo jak można tego człowieka poważnie traktować? Ja byłem kilka dni temu w Warszawie i tak dowiedziałem się, że prezydent Bytomia jest w Warszawie. Gdzie mogę prezydenta Bytomia spotkać? Koło prowidenta tak naprawdę. Przyjechał po pożyczkę, więc ten człowiek poważny nie jest. Jeśli chodzi
chodzi tutaj o wszystkie miasta, o których mówię. Dobrze, a państwu się to podoba jako mieszkańcom? No nie, nie podoba się, więc Bytom już raz udało się prezydenta odwołać w referendum i myślę, że tutaj mieszkańcy mają taką możliwość. Jak słucham tak pana posła Sanockiego, to mnie tylko taka mała dygresja w tym momencie, który tutaj mówi o tym referendum, że to jest takie niepotrzebne wybieranie burmistrzów bezpośrednio. To ja od pana Sanockiego za złotówkę gazetki kupowałem, w których tych gazetkach pan do tego namawiał wszystkiego, tylko tak chciałem pokrótce powiedzieć, ale to polityka zmienia człowieka. Panie pośle? Nie. To pan coś pomylił. Ja jestem za referendum, ja nie mówię, że jest niepotrzebne, tylko nie może być referendum podstawowym instrumentem kontroli, bo jest bardzo trudne do zorganizowania. Trzeba wielkiej... Ja myślę, że główny problem... Ale no, tego nie kwestionujemy, no moi kochani. Mówimy o tym, prezydent Bytomia w dwie kadencje się nachapie spokojnie, więc nie mówi... Nie, ale po to, i na waszej szwagra, żeby sobie zrobić tu podmianę. Żeby mieszkańców namówić, ja mówię każdy... tylko o tym... O to chodzi, żeby nie... Proszę państwa. Maciek. Burmistrz gminy, który przestanie rządzić, bo PiS wprowadzi ustawę o dwukadencyjności, namaści swojego szwagra, teścia, zięcia. To jest, a sam zostanie starostą. To jest, dokładnie, to jest fikcyjne rozwiązanie. Tylko rządy obywateli są w stanie skontrolować tak naprawdę to, co się w samorządzie dzieje. Nie odgórnie, nie ustawa, nie CBA. Pan wygrał proces sądowy i Hanna Gronkiewicz-Waltz musiała upublicznić coś, co twierdziła, że jest tajne, tak? Każdy obywatel może podać urzędnika publicznego, jakim jest wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta, do sądu i taki wyrok prędzej czy później dostanie, nawet jeżeli będzie sąd administracyjny. Także zachęcam do skorzystania z tej drogi. Panie radny, oczywiście ma pan rację, ale, ale to jest tylko teoria. Dlatego, że ja cały czas apeluję o szybką interwencję, bo są wyprowadzane w sposób nielegalny pieniądze. A to, czy ten raport w końcu ktoś zobaczy, czy nie, jest drugorzędny. Bo pan wie, że tylko... mało i to jest walka przez lata. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby obywatel miał na bieżąco pełną informację. Do takich rzeczy nie będzie wtedy dochodziło. Ale żeby przede wszystkim nie było kradane. Organy będą działały. Żeby przede wszystkim... Choćby w komisji rewizyjnej, jeżeli na czele komisji będzie stała opozycja, choćby tyle, to już to będzie... Panie redaktorze, jeszcze jedno słowo. Ale nie, w Radzie Miasta tak nie jest. Niech pan nie przesadza. Szanowni państwo, jeśli... Unii wszyscy są zblatowani. Jedno słowo. Platforma. Przede wszystkim informacja i kontrola. I nie byłoby tej sytuacji. Że prokuratura zrobi z tego użytek. Mam nadzieję, nie mam żadnych wątpliwości. Nie działa prokuratura. Prokuratura nie działa z dnia na dzień. To się nie dzieje na wie pan, ale od czasu pośle, panie pośle, jeśli można. To jest precyzyjny, nie, tak? Panie pośle, jeśli można. Tam sytuacja trwa prawie rok. To jest nic dziwnego, że ludzie są zniecierpliwieni. Proszę bardzo, kierować. To gwarantujemy, że to na pewno się ruszy. Do prokuratora krajowego, żeby objął nadzorem to postępowanie. Dobrze, szanowni państwo, ludzie płacą za to wszystko w cenie wody, bo mówimy o gminnej spółce. Proszę, kierowali dokumenty do prokuratury krajowej. Proszę państwa, teraz musimy chwileczkę, ale musimy uspokoić sytuację, ponieważ nikt nic nie będzie słyszał. Bardzo proszę. Jeśli można. Z tego, co pamiętam, to swego czasu w Bytomiu rządził prezydent z Platformy Obywatelskiej. On został odwołany w referendum. Mieszkańcy go odwołali i doszedł do władzy obecnie sprawujący właśnie tak krytykowany przez państwa prezydent. Były prezes klubu sportowego. Przepraszam, jak się nazywa prezydent Bytomia? Mieliśmy jakiś czas temu wybory samorządowe. Mieszkańcy Bytomia, w końcu dużego miasta, po raz kolejny powierzyli mu w drugą kadencję. I mamy sytuację, o której teraz rozmawiamy. Jeśli państwo pozwolicie. I jeśli można, to pokazuje jakby pewien splot, pewien problem. Ale mamy jeszcze wojewodę, który ma możliwość oddziaływania i mamy panią premier, tak? Mamy premiera, który ma możliwość prowadzenia komisarza. Jeżeli te rzeczy, o których pan mówi, które według mnie są skandaliczne, są całkowicie prawdziwe, to tutaj jest możliwość do działania. Ja myślę, że komisarzy jest kilku w tej chwili. Idziemy w jakimś absurdalnym kierunku, no, bo za chwilę będzie trzeba upaństwowić ten samorząd. To znaczy, jakby zrobimy jakiś centralizm demokratyczny. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ludzie organizowali się oddolnie. W Elblągu ludzie odwołali w trybie referendum całą Radę Miejską, po czym wybrali tych samych ludzi, bo nie stworzyli alternatywy. I ja chcę dać taki świetlany przykład. Pan Zbigniew Dejk, któremu załatwiliśmy sprawę o tyle, że dostanie inną działkę, na której się pobuduje, a on się pracy nie boi, otworzył oddział Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej i pomógł już trzem rodzinom, które krzywdzi pan burmistrz Namyślak. I to jest droga, żeby się oddolnie organizować. I wtedy im pogonimy. Kota
dobrze, dobrze. Daj mi odpowiedzieć. Panie Piotrze, jeden tylko element. Mówi pan tutaj o wybieralności. Ja się z tym wszystkim zgadzam, bo my nie możemy ludziom odbierać tego prawa. Tylko znowu będę wracał do elementu nadzoru. Szanowni państwo, pan ma rację. Ja jestem bezpartyjny, ale byłem również wiceprezydentem. W tych czasach, o których pan wspomniał. Jestem 17 lat w samorządzie. Proszę pana, jeżeli jest tak, że przy pomocy prostego PR-u i ogromnych pieniędzy, ogromnych w mojej ocenie, nielegalnie wpompowanych w kampanię wyborczą, ogłupia się obywateli, nakrywa się jednym wielkim banerem całe miasto, to potem nawet ktoś taki jak ten pan może zostać wybrany. I to jest kolejny element. Popatrzmy na to, co dzieje się w kampanii. No przecież to wszystko widać. Jedyne komitety, które pilnują... Do bardzo ważnego tematu, chociażby spółek miejskich, bo spółki miejskie to jest miejsce transponowania pieniędzy, wypływania pieniędzy na rzecz organu wykonawczego, prezydenta, burmistrza. On finansuje kampanię. Jeżeli pytamy jakiegoś burmistrza o to, ile wydał na rauty, na catering, na wyjazdy zagraniczne, on nic. Ale okazuje się, że prezes go zapraszał. Albo prezes i z prezesem wyjeżdżali. Prezes finansuje wyjazdy, prezes finansuje wydatki, prezes finansuje kampanię. Spółki miejskie to jest wynalazek XXI wieku właśnie po to, żeby burmistrz mógł dorobić, żeby burmistrz miał wsparcie, żeby burmistrz wspierał organ wykonawczy. To jest właśnie to, że spółki miejskie w zasadzie traktowane są jak podmioty handlowe, ale bez żadnej spółka, kontroli. Dobrze, ja rozumiem, gdyby spółka musiała ujawnić na stronie swoje wydatki, każdy grosz, tego by nie było. Ale pani senator, czym innym jest ujawnianie, a czym innym jest mechanizm wyborczy? Ale oczywiście, proszę państwa, tak. Proszę państwa, ale pani senator, chwileczkę. Nie. Proszę państwa, najlepsza była ustawa pierwsza samorządowa z 90 roku. Nie. Najlepsza nie, była bezpośrednia. Nie, no proszę absolutnie. Państwa, bezpośredni wybór burmistrza twierdzę, pogorszył sytuację wobec tego, co państwo mówicie, bo to potwierdza. To jest pana odosobnione zdanie. No, to możemy opowiedzieć. Państwo nie przeanalizowali. Jak obywatele radzą sobie z niekoniecznie. Jak obywatele radzą sobie z miastem, tak? My jesteśmy... Jak sobie radzą? Bądźcie, bardzo proszę. Ale jedna jest prawda. Każda władza demoralizuje. A im dłużej trwa, tym demoralizacja jest większa. I nie ma tak, że są od razu wszyscy źli ludzie. Bo na przykład model toruński do Bytomskiego zupełnie nie pasuje. Ale czy on jest dobry? Jak pierwszy raz szedłem z naszymi postulatami do prezydenta, do rady, bo liczyłem, że w Radzie uzyskam jakiś pomoc dla nas, to pani kierowniczka biura Rady, którą znałem z wcześniejszych kontaktów, mówi, to pan nie wie, że to się składa w sekretariacie proszę prezydenta? Proszę państwa, w Toruniu niestety nie rozwiążymy tej sprawy w tym momencie. Musicie, możemy państwa tylko wesprzeć. Natomiast ja bym chciał zapytać o taką rzecz. Co mają zrobić ludzie? O polityce pana prezydenta Zalewskiego w Toruniu. Dobrze, ale proszę państwa, nie możemy poświęcić więcej czasu Toruniowi, ponieważ mamy jeszcze inne historie. Przepraszam, już nawet swojej sprawy nie bardzo dziękuję państwu. Ale państwo tu 20 osób przyjechali z Torunia, żeby powiedzieć... Bardzo się cieszymy, ale nie możemy sprawy poświęcić tylko Toruniowi. Ja bym chciał zapytać państwa, co możemy zrobić, żeby pieniądze w samorządach były wydawane pod kontrolą. Bardzo proszę. I tutaj jest taki artykuł 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Nikt nie może być dyskryminowany czy politycznym, społecznym, gospodarczym i z jakiejkolwiek przyczyny. Prokuratura nie jest mianowana, jest na umowie o pracę. Minister Sprawiedliwości powinien wszystkich zwolnić, znaczy dać wypowiedzenia i wszyscy, którzy mają cokolwiek na sumieniu, nigdy do tej funkcji nie wracają, do żadnej funkcji państwowej. Bardzo proszę, i wtedy zaczęli oni działać. Oni z urzędu powinni działać, a nie tylko na wniosek poszczególnych. I sfałszowali akta notarialne przez księgi wieczyste. I po prostu sąsiedzi mają wpisane 4 hektary 12 z przenanej ziemi. Z mojej ziemi, a ja wielu spadkobierców, wielu obcych spadkobierców. I po prostu nikt tego jeszcze nie, po prostu nie wyjaśnił. Prokuratura odrzucała, a teraz nie podejmuje działania, tak mi piszą. I równo jest to samo. Rozumiem. Pani obok? Od 7 lat.
jeszcze jesteśmy w Warszawie, więc co się dzieje w Warszawie? Jak działa samorząd warszawski, podejmując decyzje przeciwko zdrowiu i życiu obywateli? Rada Warszawy, mamy tutaj radnego miasta stołecznego Warszawy. W 2009 roku zostały podwyższone czynsze, tak, czterokrotnie podwyższające, przekraczające uposażenia mieszkańców. Ludzie są masowo eksmitowani. Jest po prostu czyszczona Warszawa z warszawiaków. Ja jestem świadkiem. Ja jestem z ulicy Nałkowskiego akurat. Także cały czas śledzę to, co się dzieje i sama też na swoich barkach odczuwam działalność samorządu miasta stołecznego Warszawy. Więc masowe eksmisje, zgony, ale przepraszam, co jest ważne, co prokuratura, bo dajemy sprawę do sądu, do prokuratury. Prokuratura odpowiada, że nie ma znamion przestępstwa, że nie ma dowodu na to, że to szkodzi na zdrowie i życie, jeżeli ludzie idą na bruk. Taka jest decyzja prokuratury. Także są układy pomiędzy sądami, pomiędzy prokuraturą a samorządem lokalnym. I chciałam powiedzieć tak, jeżeli ja osobiście mam wyrok eksmisyjny. Bardzo mi przykro. Moja rodzina jest poszkodowana, rodzina powstańców Warszawy, żołnierzy konspiracji, oficerów II Rzeczpospolitej, sitwa, która weszła właśnie do samorządu w 1989 roku, po prostu tak działała, że swoim sprzedawała lokale, czyli prywatyzacja przestępcza lokali. Ale proszę pozwolić, pani wymieniła tutaj, pani wywołała tutaj do odpowiedzi pana radnego, bardzo proszę. Na ulicy Nałkowskiego 12. Bardzo proszę. Z jednej strony powiedzieć, że trudno mi się zgodzić ze stwierdzeniami niektórymi, szczególnie o tym czyszczeniu miasta. Natomiast ja chętnie chciałbym się dowiedzieć, oczywiście po programie porozmawiam. Jest w tej chwili powołana osoba, która odpowiada za problemy mieszkańców z reprywatyzowanych mieszkań. I dlatego, jeżeli rzeczywiście tutaj czuje się pani pokrzywdzona, ma pani taką możliwość, żeby w tej chwili porozmawiać, przedstawić swój problem. Ja chętnie pomogę w tym, żeby to rozwiązać. Natomiast chciałbym tutaj zaprotestować, dlatego że pojawiające się liczby i informacje w mediach na temat reprywatyzacji w Warszawie są całkowicie w dużym stopniu przesadzone. Zostało zwróconych 6 tysięcy mieszkań, żadne 40 tysięcy, o których mówiliśmy. Z tego 3,5 tysiąca mieszkań, mieszkańcy, którzy byli w tych mieszkaniach, otrzymali. Proszę państwa, na chwileczkę musimy zrobić stop, ponieważ tysiąc mieszkań były to mieszkania niezamieszkane. Na chwileczkę musimy zrobić stop, bo w tym momencie mamy łączenie z newsami. Panowie, wrócimy za chwileczkę do rozmowy. Przerwa. Moment, dosłownie chwila przerwy na połączenie z newsami i zaraz tu wrócimy. Samorządy, ostoja wolności, czy wprost przeciwnie, dziwnych układów. O tym dzisiaj wieczorem w Studio Polska, w studiu bardzo gorącym. Jak widać, ludzie podczas przerwy również rozmawiają. Bardzo prosimy, proszę państwa, już jesteśmy na antenie. Widzowie proszę nas widzą i słyszą. Siadajcie państwo. Bardzo prosimy o zajmowanie miejsca. Bardzo prosimy o zajmowanie miejsca. Spróbujemy porozmawiać teraz. Padło wiele przykrych, ostrych słów. Jeżeli oglądają nas samorządowcy z kraju, to mam nadzieję, że ci, którzy mają coś za uszami, wstydzą się za sytuację, która panuje w niektórych samorządach, nie wszystkich. Może porozmawiajmy, jak można, czy można jakoś rozwiązać tą sytuację i ukrócić patologię. Pan jest działaczem samorządowym i działaczem PiS-u. Tak, PiS proponuje ograniczenie kadencji samorządów do dwóch kadencji, znaczy władz samorządowych, konkretnie burmistrzów, wójtów, prezydentów miast. Co by to miało zmienić? Myślę, to w ogóle jest remedium na tę sprawę. Tutaj mamy tak naprawdę przykład dużych miast i w momencie, gdy każdy z nas słyszy Bytom, Warszawa, Gdańsk, no to każdy z nas zna nazwę miasta, wie gdzie leży. A pomyślmy o tych setkach samorządów, które są przez Boga zapomniane, w których mieszka 500 osób. Wójt rządzi od 30 kilku lat i tak jak tutaj któryś z panów mówił, ma tak naprawdę
wszelkie narzędzia do zatrudnienia i korupcji już nie tylko samych radnych, ale i mieszkańców. Dlatego my uważamy, że wprowadzenie dwukadencyjności, chociażby po to, żeby teraz przewietrzyć większość samorządów, może naprawdę dużo wprowadzić. Ja wiem, że część z Państwa może w to nie wierzyć. Natomiast w momencie, gdy wójt chociażby na szybko będzie musiał, rozmawiamy z wójtami dookoła Warszawy. Wielu z nich też rządzi od 30 lat. I oni mówią, kurde, no jakbyście zrobili to 3 lata temu, to ja bym znalazł gościa, a teraz będę na szybko szukał zgorączkowany, znajdzie kogoś, jak w serialu Marsylia, tak, znajdzie kogoś, kto go zdradzi. Ale to nie chodzi tylko pan o to. Mówi, że on znajdzie kogoś. Pracę nad jawnością, bo tutaj wiele padało zarzutów dotyczących jawności. Chodzi na przykład o to, żeby spółki, które są utrzymywane przez miasto, spółki miejskie, prowadziły rejestr umów, które zawierają. Oto kiedyś walczył poseł Jarosław Krajewski. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz nie chciała mu nawet ujawnić, jakich urzędników zatrudnia. Była batalia, skończyła się w NSA, miasto płaciło setkami tysięcy złotych, żeby nie ujawnić, kto pracuje w mieście. A potem musiała ich masowo zwalniać. Nie musiała ich masowo zwalniać, natomiast pani prezydent za każdym razem próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność i nie dawać jakiejkolwiek informacji. Dlatego poszerzenie dostępu do informacji publicznej, chociażby objęcie właśnie spółek miejskich, co pozwoli na to, żeby obywatele mogli również wiedzieć, na co wodociągi miejskie wydają pieniądze, na co metro warszawskie wydaje pieniądze, a nie tylko burmistrz na przykład dzielnicy Mokotów. Ale też jeszcze jedna rzecz, bo tutaj rozmawiamy o tym, że partiokracja i ludzie od dołu. Ale proszę spojrzeć na jedną rzecz. W ilu gminach PSL rejestruje się jako lokalny komitet, wydaje ogromne pieniądze i nie ma kontroli tak naprawdę państwa nad tym, w jaki sposób te pieniądze na kampanię zostały wydane. Partia polityczna rozlicza się co do złotówki, co do grosza, jak coś się nie zgadza. Kontrolerzy PKW przychodzą, każde przelewy sprawdzają. Proszę mi uwierzyć, ja jestem skarbnikiem tutaj w okręgu i wiem, jak skrupulatnie kontrolerzy PKW odnoszą się do sprawozdań. Ale niektóre partie się na tym przyjechały. Niech ktoś założy komitet wójta, duże krzesło i tak naprawdę potem nie prosi o zwrot części środków prowadzonych przez kampanię i on może w tę kampanię wyładować taką masę lewych pieniędzy i nikt tego nie jest w stanie skontrolować. Panie pośle, nikt nie jest w stanie tego skontrolować? Rzeczywiście nie są kontrolowane ani partii, nie są kontrolowane pieniądze. Nie są. Proszę pana, ja dam przykład w 2000, ale proszę pana, no pan tu partyjną propagandę uprawia, no naprawdę. Proszę państwa, Wiem, z czego musiałem się rozliczać, wiem, jaki był problem, że 10 groszy się różniło. No dobrze, dobrze. Jest tyle możliwości ominięcia w sprawozdaniu wydatków na kampanię wyborczą, cała masa. Naprawdę. Proszę się nie dzielić. Panie radny, a pan uważa, że na przykład Bytomiu... Przepraszam bardzo. Ja chcę tylko powiedzieć tak. Proszę państwa, oczywiście koledzy z PiS-u nam tu będą partyjną tutaj swoją linię, że dwukadencyjność, bo taką dostali, że tak powiem, wytyczną. Ja nie usłyszałem, że pan dostał wytyczną. Dwukadencyjność to jest jeden z elementów. To nie jest tak, że to jest lek na wszelkie zło. Ale on pomoże. Proszę sami pana, państwo widzą, jak... Proszę pana, burmistrz w półtorej kadencji potrafił przekręcić miliony. To jest naprawdę, trzeba rzetelnie dyskutować, spokojnie, bo tutaj jest atmosfera, no ludzie przyjechali z problemami swoimi i tak dalej. Proszę państwa, trzeba się do jakiegoś modelu odwołać. Przede wszystkim rada... Mechanizm wyborczy musi być zdrowy, jak najbardziej, no oczywiście zawsze to są ludzie, to zawsze może być korupcja, ale do bezpośrednich wyborów burmistrza było tak, że rada jednak miała ogromne znaczenie. Ja to mówię, że ja zostałem przez tą radę odwołany, więc ja powinienem być, ja byłem za bezpośrednim. Ale zepsujecie te reformy, Waldek, wiesz o tym dobrze. Nie. Ale trzeba zrobić reformy skuteczną, wrócić na przykład model niemiecki. Panie proszę, to zapytajmy teraz tak. Czy pan uważa, że w Bytomiu na przykład rozwiązałoby sprawę, gdyby była... ograniczenie władzy wójta czy prezydenta tylko do dwóch kadencji, że to by było jakieś remedium? Nie, potrafię precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie mamy dzisiaj konkretnego projektu, jak miałoby to wyglądać, bo ten burmistrz, ten prezydent, o którym mówimy, został wybrany w trakcie kadencji, bo odwołanie poprzedniego. Tak jest, dwukrotnie, chyba tak muszę to nazwać, wpompowano ogromne pieniądze w kampanię wyborczą. Dwa razy służby się tym zajmowały
ani razu nic z tego nie wyniknęło. Każda kolejna wyglądała dokładnie tak samo. Mieszkańcy Bytomia o tym wiedzą. Bardzo proszę. I dlatego prosimy o wsparcie organów państwa. Przepraszam, ale proszę, ale organy to państwa, wszystko dyskusje polityczne. Samorządowej. Natomiast tutaj 50 rodzin za chwilę straci dach nad głową, bo przyjadą Panie Piotrze, ale żeśmy już o tym usłyszeli i więcej tej sprawie dzisiaj nie zrobimy. Nie, ale dajcie głos dziewczynie. Dobrze, ale pan pozwoli, że ja prowadzę ten program, a nie pan. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Panie pośle. Salon polityczny, no. Pan jest pierwszy przeciwko polityce? Dziwię się. Nie, bardzo proszę. Nie, ale wiem, tak, moja polityka składa się ze spraw. Bardzo dziękuję. Panie pośle, prosimy. Panie pośle. Jednym z problemów, o którym tutaj mówimy, jest to, że w gminach nie ma planów przestrzennego zagospodarowania. To powoduje, nie ma właśnie, to powoduje, że wójt, burmistrz ma okazję manipulować pod swoje interesy. Wydało się miliony. Ile, jaki procent? Wodociąg, ludzie nie mają kanał, nie ma, wybudowało się kanalizację, a nie mają wodociągu, moi drodzy państwo. W XXI wieku nie ma. Zrobiono podział geodezyjny, obiecano ludziom sprzedaż działek i za ich plecami zrobiono nowy plan zagospodarowania. Dobrze, ale czy w państwa przypadku na przykład ograniczenie władzy prezydenta miasta do dwóch kadencji coś by zmieniło, czy nie? Oczywiście, że tak. Bo na korzyść czy na niekorzyść? Ale tak, słuchamy panią, dokumenty tak. Przy pierwszej kadencji pana prezydenta tak? Szło w miarę dobrze. Wybudowano, głośna sprawa w całej Polsce, wybudowano nowy most w Toruniu i nagle nasz teren stał się bardzo atrakcyjny. Do budowy mostu, tak wielkiej inwestycji, nie trzeba było zmieniać planu zagospodarowania. Pan prezydent nagle stwierdził, że ten teren jest tak atrakcyjny, że trzeba go teraz zmienić. Trzeba ucywilizować teren. Gdyby prezydent miał rządzić krócej, to by tego nie zrobił? Oczywiście, że tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Teraz przyjechała do nas z Choroszczy pani Wanda Jankowska, tak, która ma swoje doświadczenia z władzą samorządową w swoim mieście. I to duże. Jak pani kandydowała w wyborach. Jak burmistrz pomógł... Czy gdyby burmistrz, bo pani kandydowała na stanowisko burmistrza, tak, czy gdyby pani kontrkandydat nie mógł ponownie kandydować, czy to by to coś zmieniło? Proszę mi powiedzieć. Gdyby była tego ta kadencyjność. Nie wiem, czy by mógł, czy nie mógł kandydować, czy by coś zmieniło. Moja sprawa jest na tyle, proszę państwa, indywidualna i chyba inna, że ja byłam dyrektorem szkoły. Od podstaw tworzyłam gimnazjum. Mieszkam w przepięknej miejscowości. Letnia rezydencja Branickich, prawda? Zaniedbana przez 20 lat jednego gospodarza, burmistrza poprzedniego, nieobecnego, tylko poprzedniego. I proszę państwa, przed każdymi wyborami, od 99 byłam tym dyrektorem, wcześniej byłam społecznikiem, to nie to, że raptownie nic nie robiłam, bo jestem urodzoną choroszczanką. I co się okazuje, proszę państwa, co chwilę inna opcja przychodziła do mnie do szkoły z zapytaniem, czy startuję na burmistrza. I z PO, i z PiS-u, i niezależni. W końcu zaczęłam się zastanawiać. W miejscowości się nic nie działo. Zmiany wszędzie wokół się działy. W małych miastach, pan mówił o dużych miastach, wszędzie się zmieniały, wszędzie był asfalt. Ale Choroszcz, pani się zdecydowała kandydować. Choroszcz niestety była zaniedbana. Zdecydowałam się kandydować. Proszę państwa, dużo mnie to kosztowało. Kosztowało mnie to bardzo dużo, gdyż zostałam zwolniona przez burmistrza po wyborach. Wybory odbyły się w październiku. Zwolniona z pracy. Z pracy, ze stanowiska dyrektora, odwołana w trybie szczególnym. Burmistrz, patologia, która, bo tak to trzeba nazwać, w gminie funkcjonowała, proszę państwa, pomijała wszystko. Państwo mówiliście tutaj o NIK-u, o Rzeczniku Praw Obywatelskich, o Ministerstwie Sprawiedliwości, zarządów PO, to wszystko się działo, proszę państwa. O Najwyższej Izbie Kontroli i RIO, prawda? Wszędzie pisma pisałam, proszę państwa. Wszędzie pisałam pisma o tym, że burmistrz łamie nagminnie prawo. Wojewoda wydał decyzję. 1 marca zostałam zwolniona 2011. 5 kwietnia decyzja wojewody była, że zarządzenie wydane niezgodnie z prawem jest nieważne. Czyli proszę wojewoda państwa, przyznał pani rację. Tak. W sporze z burmistrzem. I co się stało burmistrzem dalej? Co się stało, proszę państwa? Odwołał mnie pomimo wszystko, powiedział, że wojewoda może sobie pisać. On i tak tego nie będzie przestrzegał, w związku z tym czyli się odwoła, burmistrz a do na zagrodzie, pracy mnie nie dopuści. Wojewodzie. Do pracy mnie nie dopuści. Co się dzieje? Zwalnia moją wicedyrektorkę, no bo przecież jest za mną i przeze mnie powołana, więc zgodnie z ustawą o systemie oświaty ona obejmuje szkołę.
do czasu rozstrzygnięcia chociażby moich spraw. Chociaż, kiedy wojewoda już wydał decyzję, już powinnam 5 kwietnia wrócić na swoje stanowisko. Ale pani nie wraca. Ale nie wracam. Wiceburmistrz, i kto zostajesz dyrektorem? Dyrektorem zostaje, proszę państwa, o dziwo, pełniącym obowiązki, nauczyciel stażysta. Tak. Nauczyciel, którego zatrudniłam w 2007 roku na 2 godziny PO, bo nikogo nie było, żeby dojechać do Choroszczy, więc na 2 godziny PO z wykształceniem wojskowym, nie widziałam, proszę państwa, zatrudniając nawet matury. Ale on plakaty kleił na pewno. Tragedia, proszę państwa, tragedia. Czyli pani została ukarana surowo. Pani została surowo ukarana za to, że pani się odważyła wystąpić przeciwko burmistrzowi. O to chodzi. Powiem państwu jeszcze o wyniku, bo to jest bardzo ważne. 3 kandydatów było, prawda? Oczywiście dostałam 2. miejsce, prawie 30% głosów. Ale to nic nie mówi. 59 głosów zabrakło do 2. tury wyborów. W tym 89 głosów było poprzez podwójne skreślenie. I tutaj chcę przedstawić patologię gminy, proszę państwa. W komisjach nikt nie siedział inny oprócz osób, pracowników gminy. Tragedia. Do dzisiaj, proszę państwa, to się dzieje. Z długopisem w ręku. Proszę państwa, ale dalej. Co się dzieje dalej? 3 wyroki NSA mam po mnie 3 nieprawnie powołanych dyrektorów. Piszę do ministerstwa, piszę do pani Kudryckiej, minister. Wszędzie, że nieprawnie podpisane świadectwa. 3 roczniki, proszę państwa, wyszły z nieprawnie podpisanymi świadectwami. Nie ma winnych. Przez dyrektorów, którzy nie mieli prawa podpisywać świadectw. Przez dyrektorów, którzy wyrokiem NSA nie mieli prawa być dyrektorami. A czy ludzie z tej społeczności panią wspierają? No skąd? Już to się rozmyło. Proszę pana, ja 5 lat po sądach chodziłam. Ta tragedia dotyczyła mnie, rodziny, przepraszam, to jest dla mnie dalej emocjonalne. A nie jest tak, że zostali zastraszeni? Zabito moją pasję, proszę państwa, dlatego znalazłam się u Kukiza. Bo już stwierdziłam, proszę państwa, bez nazwisk. Czyli znowu prokuratura, nie ma, proszę pana, prokuratura za podrobienie podpisów. Wszystkie kontrole przeszłam, proszę państwa, nic nie działało. W związku z tym anonim wysłano do najwyższej, do NIK-u. Czy kadencyjność rozwiąże ten problem? Nie. Powinna być jedna kadencja i że władzą jest naród, a to są nasi reprezentanci, którzy powinni pamiętać, że oni nas reprezentują i wystarczy. Im więcej będziemy mieli takich osób... To ja panią zapytam. To będą mogli później lepiej nadzorować to, co się dzieje w takich ośrodkach. A poza tym, ale proszę powiedzieć, bo zaczęliśmy ten wątek dyskusji. Zaczęliśmy ten wątek dyskusji od kwestii dwukadencyjności, czyli ograniczenia kadencji do 2 w przypadku szefów zarządów gmin. Czy pani uważa, że w pani przypadku to by coś zmieniło? Zmieniłoby. Po pierwsze zmieniłoby. Dlaczego by zmieniło? Jestem za kadencyjnością. Proszę państwa, tu mówiliście o układzie. Przez 20 lat w gminie Choroszcz taki układ powstał, że praktycznie nie do ruszenia. Opinie preparowano, proszę państwa, żeby mnie zniszczyć to ja zapytam na jeszcze, to ja zapytam jeszcze konkretnie o inną samorządowe rzecz. Organizacje, które wszystkiego dobra, się niech bały. Pani pozwoli zapytać o taką rzecz. Pani mówi, że to jest taki układ powiązanych ze sobą ludzi. Przecież oni mogą co 2 kadencje wystawiać kogoś innego. Co to zmieni? Jak Putin i Miedwiediew. Właśnie, tutaj nie jestem ekspertem, proszę pana, i tego nie odpowiem, ale myślę, że czemu to nam pomoże? W czym to nam pomoże? To jest moje zdanie, jeszcze raz mówię. Przede wszystkim kadencyjność rozwiąże nam myślenie. To znaczy, ludzie będą po prostu mentalnie się zmieniać, w moim odczuciu. Bo czyli teraz będzie wiadomo, że to nie jest burmistrz, który może być do końca słyszałam następną rzecz. Pan powtarzał, że przez 10 lat ktoś tam się nakradnie. Przepraszam, nie wszyscy kradną. Ja złotówki nie ukradłam i sobie nie życzę, żeby coś takiego mówić. Ale jest jeszcze jeden element. Ale nie chodzi o to, proszę państwa. W tym momencie świadomość ludzi się zmienia. Ja mam coraz większe poparcie, proszę państwa. Ja musiałam gdzieś to napisać. Ja nie miałam dostępu do lokalnych gazet. Lokalne gazety, proszę państwa, w rękach burmistrza. Stary burmistrz miał jedną gazetę, jedynie słuszną. Nowy burmistrz, proszę państwa, ma 2 gazety. Był właścicielem gazety burmistrz? To nie musi być właścicielem. Wydawana jest przez Centrum Kultury. Ale chwileczkę, dajcie pani odpowiedzieć. Proszę państwa, wydawana jest przez Centrum Kultury, a w Centrum Kultury zmiana dyrektorów, przede mną 2 dyrektorów, przepraszam, straciło pracę. Dlaczego? Bo mieli własne zdanie, takie jak ja.
co by to zmieniło? Dwukadencyjność. Tak, wszyscy widzimy tutaj i słyszymy. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast są coraz sprytniejsi w tym dopuszczaniu się nieprawidłowości. Sami państwo widzą, w jaki sposób dochodzi do ich skazywania, jak to jest trudne. Zatem ta dwukadencyjność wiele sytuacji przetnie jakby z urzędu, bo my ścigamy dzisiaj, chociażby trwa mnóstwo postępowań względem pana Adamowicza. Popieram. Na razie nie udowodniono nic. Mam nadzieję, że w końcu to się powiedzie. Natomiast to przetnie pewnego rodzaju układy i spowoduje sytuację, że gramy od nowa, gramy na nowo. Ja rozumiem, że ta dwukadencyjność to jest tylko jeden z mechanizmów, tak, który jeden miałby mechanizm. Ale mamy doskonały przykład. Szanowni Państwo, mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tam publicznie się mówi, publicznie mówi się to, że pierwsza kadencja jest po to, żeby uzyskać reelekcję, natomiast kolejne, żeby zapisać się w historii. To znaczy, żeby zrobić coś strategicznego dla miasta, dla państwa, nie pod publiczkę, nie po to, żeby co rusz to budować nawet drogi niepotrzebne, tylko po to, żeby się przypodobać mieszkańcom, tylko podejmować strategiczne decyzje, uzbrajać tereny, ściągać inwestorów. Dzisiaj tak naprawdę w samorządzie jest od wyborów do wyborów. Jak inwestycja nie da się skończyć do wyborów, to się jej nie robi w ogóle. Ale na przykład jest bardzo potrzebna. Dwukadencyjnie spowodowałaby to, że podczas drugiej kadencji już by nikt nie zabiegał o to, żeby tylko ewidentnie popularne i bardzo popularne decyzje podejmować, tylko te, które są potrzebne miastu. I to na pewno będzie tym elementem. Dwukadencyjność. My musimy zacząć. Bo jaką mamy sytuację? My musimy dać ludziom narzędzia. Oddolnie państwo, no bo to o to chodzi. Jeżeli naród ma świadomość ludzi, na litery, Sama kadencja nie rozwiąże tego problemu. Ale zdaje się, że nikt nie stawia tezy, że sama dwukadencyjność rozwiąże wszystkie problemy. Mamy ustawę ordynacja wyborcza, więc najpierw jest sprawa wyborów. O czym tutaj ludzie mówili? Mówili o prawidłowych wyborach, gdzie są nieprawidłowości. O fałszerstwa. Czyli mamy przede wszystkim urnę, która jest przezroczysta, mamy filmowanie, mamy liczenie głosów i mamy też policję, która sprawdza także, i od tego trzeba zacząć, która sprawdza tak, także, że przed choćby lokalem wyborczym nie ma osób, które alkoholem przekupują innych. To mamy pierwsze. Potem co robimy dalej? Już jest inna ustawa, ale jaką mamy sytuację? No więc dajmy ludziom narzędzia do kontroli. Czyli przede wszystkim informacja i jawność. Jeżeli na stronie będę miała każdy wydatek, jeżeli będę miała każdy dokument, to nie będę żądać po sądach, tak jak pani senator, ale jak pani chce to wymusić na przykład na prezydencie Bytomia. Jak pani chce? Ale to ja mówię ustawą. Jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Nieprawda. Pani senator, jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Według tej ustawy pan prezydent Bytomia powinien ujawnić te dokumenty. Prawo, czyli człowiek idzie, a jak ktoś tego prawa nie przestrzega, idzie do sądu. A jeżeli pan ma w katalog informacji, które muszą być zamieszczone na stronie internetowej, to jest inna sytuacja. To ma pan poszerzoną tą informację jawną od razu. Jeszcze zmniejszona liczba radnych. Tylko jedno zdanie powiem. Słuchajcie, 500 radnych prawie jest dzisiaj w Warszawie. W Nowym Jorku 50. Dlaczego mamy taką ilość radnych? Pani senator, dajmy szansę odpowiedzieć. Mówiłam, że nie poruszyliśmy, proszę państwa, sprawy dostępu do informacji publicznej. Dostęp do informacji publicznej w wykonaniu gminy Choroszcz wygląda tak, że w 14 dni nie uzyskamy papieru. Żeby uzyskać dyplom tego pana podrobionego magistra, proszę państwa, wystąpiłam do informacji publicznej, bo wiem, że nie ma tego magistra. Sprawa, pan mówił, w prokuraturze umorzona, mała szkodliwość czynu. Tak. I co się okazuje, proszę państwa, gmina nie wydaje, bo to jest, nie jest osoba publiczna, gmina nie może wydać. Dyrektor szkoły nie jest osobą publiczną, jest funkcjonariuszem, się wydaje. Proszę państwa, rok czasu walczyłam o papier w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Czy kadencyjność ukróci te patologie, proszę pani? Po prostu. Kadencyjność? Proszę państwa, odpowiedzialnie. Ja nie przeszkadzałam nikomu. Proszę państwa, ale słuchajmy się nawzajem. Pani jeszcze nie mówiła. Pani jest ostatniego rzędu. Ja z kolei przyjechałam z bardzo małego miasteczka. To znaczy jestem przedsiębiorcą, jestem hotelarzem od 32 lat. Przepiękne miasteczko Radzyń-Chełmiński. Na pewno wszyscy znają. Czy kadencyjność ukróci patologię w pani samorządzie? Kadencyjność trochę ukróci, ale przede wszystkim my sami, ludzie mądrzy, muszą przede wszystkim iść do wyborów. My przede wszystkim sami. Jeszcze wam jedną rzecz powiem, bardzo ważną. Słuchajcie, mentalność małych miasteczek jest bardzo, trudno powiedzieć, mają bardzo program polegający na budowie, proszę państwa, określonych skwerów czy tego jest wielkim programem i ludzie wtedy przyklaskują.
moim zdaniem należy przede wszystkim, bo muszę powiedzieć, że tutaj co państwo mówią w tej dyskusji, dla mnie to jest powtarzanie starych sloganów. Wszystko od nas zależy. Muszą wreszcie ludzie, przedsiębiorczy, mądrzy pójść do wyborów i zadecydować, kto... Słuchajcie, ja obserwuję, bo ja nie pochodzę, 20 lat prowadzę to moją mały hotelik. Muszę przyznać, że burmistrz już jest w czwartej kadencji. Ja razem jakoś rozpoczynaliśmy. Słuchajcie, pierwsze dwie kadencje byłam potrzebna panu burmistrzowi, bo rozruszałam po 20 latach zamek w Radzyniu, chociaż nie jestem rodziną, nie pochodzę z Radzynia. Natomiast następne 10 lat pan burmistrz, następne dwie kadencje pan burmistrz mi położył firmę. Już jestem nikomu niepotrzebna, słuchajcie. I uważam, jeszcze raz, w tym studiu jest pani potrzebna. Potrzebna jestem i uważam, że słuchamy wszyscy narzekań. Ja uważam, przepraszam bardzo, że jesteśmy my przede wszystkim sobie winni. Nie idą ludzie odważni. Dziękuję za ten głos. Ludzie muszą głosować i to zmieni sytuację. Tak. Panowie z Bytomia jeszcze raz, na koniec. Jeśli mogę krótko, to pani bardzo może powiedziała. W Bytomiu pan prezydent Damian B. został wybrany 30% frekwencją. No i to już dużo mówi, jaki ma mandat ten człowiek. W tym momencie w Bytomiu dzieje się takie coś, że wywieszają transparenty i grożą śmiercią radnym po tym, jak odeszli od prezydenta Bytomia. Takie rzeczy się dzieją, więc trzeba to ukrócić. Jeśli mogę, taki krótki apel. Klucz do rozwiązania sytuacji ma pan poseł Wojciech Szarama z PiS. Komisarza i czyścić to po prostu. Raz, dwa i wyjaśnić wszystko. Główny problem to są niestety tak zwani sponsorzy. Za większością szkodliwych dla mieszkańców decyzji stoi jakiś inwestor i sponsor, jakiś deweloper, jakiś inwestor, który po prostu wspólnie i w porozumieniu z tymi samorządowcami tworzy ową mafię. Jeżeli nie przetniemy, i dlatego tak ważne są oświadczenia majątkowe, jeżeli nie dopatrzymy, co czwarty radny Rady Warszawy jest milionerem, a my się dziwimy, że są afery. No, skąd się to bierze? Jest jeszcze innego typu. Proszę państwa, problem... Rady Warszawy jest milionerem. Co z tym zrobimy? Ja nie wiem, nic trudno powiedzieć. Natomiast chciałbym powiedzieć, przepraszam, do tego, co powiedział mój przedmówca. Tylko jedno zdanie. Rzeczywiście, może stoją takie siły, bo pamiętajmy, że na przykład przy rozliczeniu referendum, które miało odwołać Hannę Gronkiewicz-Waltz, na które poszły, jeśli nie setki, to może nawet i miliony złotych. Rozliczenie opiewało na kwotę rzędu 1700 złotych. Takie niestety mamy prawo. Niestety takie mamy prawo. I właśnie mamy pytanie, kto właśnie te środki przeznaczył? Te setki i miliony złotych. Ja mówię o tym, że w Studio Polska, jak Państwo widzą, nie wyczerpaliśmy tematu, czy samorządy to ostoja wolności, czy wprost przeciwnie. Musimy już kończyć. Jak widać, do tematu samorządowego trzeba będzie wrócić jeszcze pewnie nieraz. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy za tydzień. I dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądali, którzy przyjechali do studia. Brawo dla Państwa. Państwo są aktywni, Państwo głosują i Państwo mogą ten kraj zmienić. Ja w to wierzę. Bardzo dziękuję, że przyjechaliście. Dziękuję.